Pamiętajcie, przepraszam za całe zamieszanie, ale po publikacji wcześniejszego filmu odezwała się do mnie użytkowniczka serwera, że posiada nagranie. Nie jest całe, ale 2 godziny 10 minut wystarczy. I to, co jest powiedziane tu, jest najważniejsze. Z całego serduszka jej dziękuję, a my lecimy. Coś, co warto by było wywlec laikom naszych relacji. Kurwa, wiesz, co ona mi napisała? Się zastanów dobrze, czy chcesz to wywlekać, jest bardzo dużo osób. Ja pierdolę, wie. Przez ciebie, gościu, zjebane życie. Dobra, tyle ci. Końcówkę zdania odczytałem. Bo ona woli ciebie. Tak. Świetnie, świetnie jest, że jesteśmy w dobrym kontakcie. Ale nie będę o wszystkich sprawach mówił wam i was informował. Bardzo rozsądnie, tak powinno być. Dobrze, coś takiego neutralnego mogę odczytać. A jak odwalisz coś w internecie, to zawsze mi robi awanturę, że to moja wina. SMS-a już napisałem, Eli. Dobrze, Marysiu, kurwa. Planujesz coś z tym zrobić? Dawno nie było takiej sytuacji, żeby ona się aż tak... Marku, napisz jej koniecznie, że mama na pewno kocha ją najbardziej na świecie. Napisz to tej dziewczynce. Dobrze, napiszę, dobrze. Dobrze, że doradzasz mi. Ale stypa... To jest w ogóle chore, że między to wszystko wmieszana jest w Marysia. Kto to powiedział? Dokładnie tym samym, co myślałam. Kto to powiedział? Madame Mao. Kurde, jest 23:18, wy się kłócicie, a między to wszystko jest Marysia wplątana, która odpisuje tobie zamiast Elka. Tak. Dokładnie. Bo coś się dzieje takiego naprawdę bardzo ciężkiego u nich w rodzinie, że ona musi do kogoś się odezwać. Marek, ale jest 23:20 prawie, to jest dziewczynka nastoletnia i bierze ona do drugiej w nocy nie śpi czasami. Ale nie powinna się mieszać do spraw dorosłych ludzi. No, nie wiesz, z dzieckiem. Matka leży... Wyzwaniacie do siebie w tej z powrotem. Dobrze, nie róbcie ze mnie nie wiadomo jakiego zboczeńca jeszcze w tym. Po prostu jesteśmy kumplami z Marysią i tyle, bo... Mi się to podoba na przykład, że Marek się z Marysią ma z nią kontakt. Ale nie o 23 w nocy kłótnia z chłopakiem, bo, a dziewczyną ale dzieci chodzą spać późno. Ja na przykład chodziłem spać o 1 w nocy i bym się cieszył, że ktoś do mnie dzwonił. No ale o tobie się twoje dzieci też będą o 23 pisały o jakichś romansidłach? Marek dba o Marysię. Jakieś kobiety? Marek dba o Marysię. Do nim ale zwołuje. Nie Marek powinien dbać o Marysię, tylko Ela, bo jest matką. A ja też się kiedyś słyszałam, jak byłam mała, nie wie, oszczędzi. Sypiać, a teraz mam problemy ze snem i nie mogę normalnie spać. Kurde, zasypiam o 4:00, 5:00 nad ranem, bo też tak jak Marysia byłam przeciągana, że kurde, chodzę nie spać o 1:00, 2:00 w nocy. No i tak to się później kurde kończy, no. Przeraża mnie to. Mnie też, Marku. Ja teraz... Może będę dalej walczył do samej północy, albo i dłużej. Może w końcu odbierze. No ale Marysi w to nie wciągaj. No przecież to jest, kurde, 11-letnie dziecko, które już spać powinno. Ona mi pisze 10 wiadomości. Co chwilę... Ja nie wciągam, ona sama się stara, żebym załagodził sytuację jakoś. No chyba, że. Dobrze, telefon, ten, miejsce zaufania to jestem ja dla Marysi, tak.
tutaj naprawdę ma takie rzeczy napisane, trochę prywatne i okropne. Nie powiem wam, o co chodzi. Marku, napisz jej, to będzie dobrze, żeby się nie martwiła i niech idzie spać, a ty na pewno z mamą się dogadasz. No uspokój to dziecko. Dobrze, tak, robię. Powiedzcie mi, jak mam żyć. Bo może robię to źle? Na pewno. Poopowiadaj, Janes, o swoim życiu. No. Nie wiem. Może sobie mam nowe spodnie kupić, co myślicie? Albo powiedzcie mi, jak mam wychowywać swoje dziecko. Proszę, tak bardzo chcę tego słuchać. Nie, dziecko, no jakby... jeszcze nie masz. Jak będę miał dziecko, to będę wchodził na Discorda i będę się ludzi pytał, jak mam wychowywać swoje dziecko. To jest najlepsze, co może być. W ogóle za nie wiem. Ręce zaczęły trząść. Rozłączam się na kilka chwil. Szta, jakbyśmy mieli dziecko, nie? Będziemy mieli dziecko? No. Myślę, że już dorosłeś. Tak już? No. Ale ty je rodzisz. Ja nie jestem gotowa jeszcze. Dobra. Tylko będę musiał najpierw porozmawiać z ludźmi z Discorda, jak to robić poprawnie, bo nie wiem, czy dam radę. To ty się dowiedz, jak się robi dziecko, a dopiero wtedy się do mnie zgłoś. Myślałem, że mnie nauczysz, bo ty starszy jesteś trochę do mnie, nie? Musisz tak przy ludziach wypominać mi wiek? Doświadczona. Kobieta jest jak wino. Im starsza, tym lepsza. Chociaż nie zawsze. Stresujesz mnie. Nie chciałabyś takiego młodego jak ja? Młody, jurny. Pozwolę sobie nie odpowiadać na to pytanie. Czemu pytania tego typu zadajesz mi w takim gronie? To jest tak jak ludzie, którzy oświadczają się w centrum handlowym, gdzie wszyscy patrzą i kobieta jest zobowiązana do tego, żeby powiedzieć tak, bo wszyscy patrzą. Wiesz co, ale my gadaliśmy już na takie tematy, nawet jak byliśmy sami i... Tak naprawdę co mnie to obchodzi, że to jest tyle ludzi? Nie wiem, jest to krępujące. A ja tam. Byłoby miło, gdyby ktoś wyciął tą naszą prywatną rozmowę, jak to będziecie na YouTube'a wrzucać. Tego nie będzie na YouTubie, bo my tutaj, to nie jest żaden restream czy coś, Marek przyszedł na luźno i w ogóle to jest nieciekawa sytuacja i też proszę ludzi, żeby tego nie, no nie wyrzucali nigdzie. O, to też popieram to, twoje zdanie. Mamy tutaj taką osobę, którą można podejrzewać o nagrywanie. Buziaczka? Zawsze możesz. Nie, Buziaczek na pewno bym nam czegoś takiego nie zrobił. Ale nieważne tematyka. Wystarczy, że chociażby tylko sobie ponagrywać, co ludzie mówią na Discordzie. Można z tego robić filmy sobie i fejmy w internecie. No, o byle czym, o byle o niczym można rozmawiać. I to każdy, znajdzie się taki ktoś, który doceni, że ma dzień zrobiony, że może sobie posłuchać takiego głupiego mówienia o wszystkim i o niczym. Dokładnie. Tak.
nie musi być nawet ta osoba obecna podczas tych naszych wypowiedzi, ale wystarczy sobie w pracy włączyć na słuchawki. A niech sobie ludzie mówią, może to komuś to sprawia radość. Mi naprawdę niewiele trzeba do szczęścia. Byle co bym sobie włączył, aby tylko na słuchawkach ludzie mówili. Z uniwersum Eli Gavin i Marka Łangowskiego. Oczywiście. Co to zawsze jest to skarbem dla mnie, dla moich uszu. Walczymy dalej. 23:26. No to dobrze. Wytrzymam jeszcze długie godziny na pewno, bo alkoholu mi nie zabraknie. Myślisz, że to rozsądne teraz się alkoholem upijać? Bo ja muszę czerpać przyjemność z obecności. Myślę, że czasami to jest konieczne. Wiesz, no, alkohol fajnie smakuje, dobrze wchodzi, miło się, wesoło człowiek czuje. A nie będziesz po nim przytłumiony? Ale to... Bo rozumiem, że szykujesz się na rozmowę z Elą, że odbierze w końcu od ciebie telefon. Tak. Nie czujesz, że picie alkoholu ci może w tym przeszkodzić? Że może nie będziesz takim miał trzeźwego umysłu i będzie ci się ciężko rozmawiać? Tak, bo w końcu dostanę takiego szoku. O, odebrała i teraz zapomnę, o czym ja chciałem powiedzieć. Nie, no to tak na razie nie jestem na takim poziomie odrealnienia, żeby nie wiedzieć, o czym powiedzieć. Jeszcze nie, zobaczymy po północy. Ja mam prawie całą butelkę soku malinowego do piwa wypitą już. Dobrze, zobaczę co umie. Nieważne kogo. No, dobrze, teraz mi nic już nie pisz. Dobrze, czytam te słowa. Trochę bolesne są. Będę musiał ja jutro przetworzyć jeszcze raz. Dzisiaj tak... Nie chcę patrzeć na to, co mnie to spotkało z jej strony. Tak. Ela jest taka bardzo kochliwa, tak. Ona jest pewna w swoich uczuciach. Ale kiedy ma dojść do nieodwracalnego, no to wtedy się pojawia w niej naprawdę wielka miłość i zaangażowanie w tym związku rzekomym naszym. Kiedy ma się coś dziać takiego w kierunku naszego rozstania, no to wtedy ona szaleje. Kurde, dobra, bo się tak nie cieszy. Na pokaz to było na filmach na pokaz. No. I wtedy ona może pewnie też tak bardzo nie doceniała tego, co mamy ze sobą. A dopiero kiedy tego brakuje, wtedy ona jest skora do skrajnych zeznań na mój temat. Dobrze, ale... Ja jej tłumaczę, że się my nie rozstajemy ani dziś, ani jutro, ani w przyszłości. Ją zawsze trzeba upewniać. Tak. Dzisiaj może za mało do niej pisałem, do niej za mało mówiłem w tym kierunku, żeby miała pewność. Dobrze, i teraz będę się zastanawiał, dręczył się myślami. Tak, Elu, jeśli będziesz kiedykolwiek odsłuchiwała tą rozmowę, to wiedz, że zniszczyłaś mi wieczór. Tak, tak się denerwować przez tych kilka godzin.
Dobrze, skoro Ela odczuła tak samo jak i ja teraz w tym momencie. Ja się naprawdę martwię. Dobrze, kolejny telefon sobie wykonam. Niech mi tylko ten telefon się odblokuje. No, dobrze, przepraszam na chwilę. No, jestem ponownie i dalej. Nie ma odzewu. Zadzwoniłem na jej zapasowy numer i rozłączyła się szybciej niż poczta głosowa się pokazała. Nie wiem, kurde, jest zła. Nie wiem, co jej wysłać teraz. Do mojego kociaka. O, jest. Jest aktywna teraz. O, już uruchomiła się. Dobrze. Jest postęp. Dobra, super, cieszę się. W końcu zaczyna coś działać. Ile można dzwonić, kurde? Dobrze, to zapraszajcie ją sobie teraz tutaj na głosowy. No to napiszę do niej, Marku, może. Ja nie wiem, czy... Nie mam takiego wrażenia, czy cokolwiek, jeśli się do niej kiedyś pisało, za czasów, kiedy jeszcze się tak dobrze nie znaliśmy, czy ona w ogóle to odczytywała. My jesteśmy tylko pionkami w jej grze. Ona nie musi, ale może. Czy ty też jesteś pionkiem w jej grze? Nie, coś więcej znaczy dla niej. Nie jestem taki. Nie, coś więcej, zauważyłem to. Przecież jeszcze tylko kilka tygodni i będę w Krakowie. I czy ona będzie chciała tego, czy nie, to i tak przyjadę. Mówiłem jej dzisiaj. Powiedziałem jej, że znam jej adres. Może sobie zaprzeczać mnie, mówić, że mam nie przyjeżdżać, ale ja i tak przyjadę. Ale w jednej chwili, nawet jak nie lewie, mówi, że czas to uciąć, a w następnej, że się od niej nie uwolnisz. No to jak to jest naprawdę? Ona nie jest w stanie... Trzeba się nią zajmować. Nie, ona nie jest gotowa na żadne rozstanie. No to ja też nie będę się rozstawał. Musimy pomóc?
musiała bardzo długo znosić uczucie cierpienia, jakieś braku miłości. Przez to ona tak reaguje w ten sposób. Ale ty kontynuujesz to dlatego, że nie chcesz jej ranić jeszcze bardziej, czy... Tak, raczej wolałbym nie, bo... Za nie dużo, ona... Nie... No, tak, mów dalej. Z jednej strony mówisz, że ją kochasz, a z drugiej strony mówisz, że czas to uciąć, więc... Musisz mieć czegoś na sumieniu. Ja mówiłem, że ją kocham nawet zanim ją spotkałem w rzeczywistości. Powiedziałem jej to do telefonu na live. Nie wiem, czy moim, czy jej. Jednocześnie może jedno i drugie było. No i... O, dzień dobry. Marku, a ty wiesz, co to znaczy w ogóle kogoś kochać? Nie. No tylko, no tylko takiej, do takiej jednej tylko Eli potrafię to powiedzieć z całą pewnością, że to posiadam takie uczucie. Okej. Okay. Możesz wyjaśnić, na czym ono polega? Nie. Nie chcę. Gdzie jest Ela? Tylko to mnie interesuje teraz. Nie będę wam niczego wyjaśniał. Ja nie jestem skory do zeznań, ani do wyjaśniania. Nie chcemy cię przesłuchiwać, jak na Kucyborowie, spokojnie. O, czekaj, Ela coś pisze. Dobrze. Dobrze. Wydaje mi się, że będzie elaborat, bo trochę za długo piszę. A, idę do was zobaczyć, co tam macie. Ja też często Marka nie rozumiem, ale kto ma mnie rozumieć? Ja jestem człowiek zagadka. Dzięki, że mnie nikt nie rozumie. Zdecydowanie. No, bo czasami... Nie, ja mam takie momenty, że środek zdania i mi się urywa pamięć, o czym ja chciałem powiedzieć. No dobrze, to jeśli się nie miało nigdy w życiu do czynienia, znaczy chęci nawet jakieś prowadzenia konstruktywnej rozmowy, no to teraz są takie efekty. Sorry. Przychodzę do domu, chociażby sobie opowiedzmy sobie taką sytuację. Mama pyta się, co tam nowego, co tam w pracy, a ja jej odpowiadam. A nic, ja z nikim nie rozmawiam, nie wiem, co się w świecie dzieje. Czemu z nikim nie rozmawiasz? Przychodzę do pokoju, oglądam sobie głupie filmiki na YouTubie i tak cały dzień i w kółko, over and over, nie? Ode mnie oczekiwać, żebym ja się... Dobra, już mnie śmiech łapie, jeśli miałbym o sobie coś dobrego powiedzieć, że... Tak, ze mną się da dogadać, tylko musicie trochę wziąć sobie poprawkę i przez pryzmat i okulary różowe ubrać, to wtedy możemy się dogadać. Aha, a dlaczego? A dlaczego to nie ma? Nie ma żadnego powodu, dlaczego ja tak robię. Po prostu uważam ludzi za debili i nie potrzebuję z nimi rozmawiać. Dlaczego uznajesz ludzi za debili? Tak, też jesteś człowiekiem. Dobrze. Pracy na pewno wiedzą, czym się zajmujesz. Jak oni reagują na twoją działalność i na twój związek z Elą? Nie, to mam nadzieję, że to
Nie wiedzą i nie chcą wiedzieć. Mi się wydaje w ten sposób. Ja mogę coś tam wspomnieć, pokazać na moje fotki z Elo, że fajnie siebie przytulamy do siebie. No. Ale nic więcej. No. Każdy z nas, Ela czy ja, jesteśmy ludźmi z problemami życiowymi. I tylko sobie tak znaleźliśmy w tym odmęcie naszego właśnie... A dobra, jestem pijany, nie będę opowiadał. O, wszystko zwalę na to, że jestem pijany, nie będę opowiadał. Za daleko to może jeszcze zabrnąć, ktoś będzie to chciał retransmitować ich. Ale na swoich live'ach się nie krępujesz. Ja też to widzi, co mówisz. A ja też widzę, słucham, czytam. Ja wiem, że to wszystko działa w obie strony. Ona jest bardziej wrażliwsza ode mnie. Ja mogę kreować rzeczywistość. Ale ty zupełnie co innego mówisz tu, a co innego zupełnie tam. No. Jakie jest twoje stanowisko? Jej stanowisko też było takie, żeby nie przyznawać się do naszego związku, żeby miała kolejnych swoich fanów, być może i takich, którzy są w niej zakochani, aby wpłacali pieniądze. No dobra, nie przyznawać się, a dzwoni do ciebie na live i Mareczku, ja cię kocham. No to what the fuck. W końcu się to wydarzyło, bo wcześniej nie miało to miejsca. No i doceniam. Ja. Doceniam, że w końcu się coś takiego zaczyna dziać, że powiemy sobie przy wszystkich ludziach, że naprawdę nam na sobie zależy. No to na was, zależy, no to... No nie wiem, moim zdaniem ty, Marek, jesteś strasznie bipolarny, bo raz mówisz o tym, że zależy ci na niej, a potem nagle masz swojego live'a, czy nawet rozmawiasz z ludźmi na swoim Discordzie i ją po prostu obrażasz. To dosłownie, bo używasz strasznie brzydkich epitetów wobec niej. No, wpadasz ze skrajności w skrajność. W jednej, na przykład na początku live'a mówisz, ja nie będę na Elę nic złego mówił, niech ona wam to sama wytłumaczy, bo tam powstała jakaś nieścisłość, a za chwilę zaczynasz sam po prostu gdzieś tam cisnąć temat i ją wręcz obrażać, moim zdaniem. I jesteś niespójny, Marek. I Ela, ja nie bronię Eli, bo Ela też się różnie zachowuje. Ale jeżeli chodzi o ciebie, to jest taki jebany rollercoaster, że po prostu no człowiek nie nadąża już za wami. I tak naprawdę, jak Ela wyznaje tobie miłość, no to dobra, okej. W pewnym sensie wiemy, jakie jest jej stanowisko. Ale twoje jest totalnie rozbieżne. Powiedz nam tutaj, co tak naprawdę czujesz? Czego ty tak naprawdę oczekujesz? Czego ty chcesz? Czego my chcemy, to mamy jasno i wyraźnie... Ty się nad nią litujesz, tak jak na początku powiedziałeś? Że ty się nad nią litujesz, no bo wiesz, że ona jest delikatna? I nie chcesz jej dokładać? Czy ty naprawdę chcesz z nią być? Chcesz być dla niej oparciem? Nie oszukuj jej. Ja też spotkałam w życiu swoim naprawdę osobę z ciężkimi problemami w życiu. Oszukiwanie to jest najgorsze, co może być, bo dajesz jej nadzieję. Potem ją sprowadzasz po prostu do parteru i potem znowu dajesz jej nadzieję. I potem znowu ją sprowadzasz do parteru. I Ela jest jaka jest, ale ty nie możesz czegoś takiego robić. Bo wy się nakręcacie obydwoje. Ja już nie wiem w ogóle, o co tutaj chodzi. Jedno głupie zdanie, jeden głupi wpis i już jest kłótnia między nami. Tak ona to tłumaczy wam wszystkim. Tak, tylko że ona swoje wpisy często popiera tym, co było gdzieś tam napisane. A ja nie mam czasu ani chęci, żeby pisać takie długie teksty. Nie mogę się... Słuchaj, żebym ja miał czas, to też bym pisał tak samo długo jak Ela, ale jestem w tej gorszej sytuacji, że nie mam tej możliwości. To nie chodzi o to, że
Tak, nie chodzi o to, że... Chodzi o to, żebyś ty się określił. Te albo we w te. I kolejna męska decyzja. Masz jaja, podejmujesz męską decyzję. Jestem za albo przeciw. No kurde. Nie ma czegoś takiego jak pośrodku. Bo nawet jeżeli ty jesteś pośrodku, to i tak za chwilę pojedziesz. I wychodzą jakieś durnowate screeny. Ja sobie zdaję sprawę też, że hejterzy tam dodają swoje. I Łolki też tak jest, no. Ja też tam czasem piszę, przekoloryzuję. Zresztą ona sama się do tego przyznała, że ona czasem tak robi. Nieważne. Dobrze. A dzisiaj będzie... A to jest jakiś content? Weź tam... Ej, jesteś podpity. Okej. Okay. To jest jakiś wasz content? To jest jakiś umówiony? Że wy w ten sposób się zachowujecie? A, ona właśnie ciągle mi zarzuca. Że? A, tak, 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 dobrze. O, jest, już jest, jest elaborat. Mam go, dobrze, nieważne. Nie masz odwagi stanąć w mojej obronie. Hejtujesz mnie, trolujesz, zdradzasz, ona odwołuje spotkanie w maju? Udowodnię ci, że stać mnie na atrakcyjnego mężczyznę, a ty czekaj na mnie do września. Tak jak ty mi kazałeś czekać na ciebie od października do końca grudnia. 3 miesiące. Kolejne nasze spotkanie we wrześniu. Aha, ona sobie tak myśli, że kolejne nasze spotkanie będzie we wrześniu. Dobrze, dalej czytam. Ja czekałam 3 miesiące, bo... Ale ona ci to napisała prywatnie? Nie, ale nie ma takiego kontekstu, żeby to... Nie można by było o tym opowiedzieć wam. Dobrze, i teraz w tym momencie chciałbym przerwać. Tutaj jest o tej innej osobie, która miała ze mną spotkanie. Aha, chodzi o to, że inna osoba była pierwsza w moim łóżku, a później dopiero Ela. Ale skoro ona ci to napisała prywatnie, to czemu nam to wszystkim czytasz? Jakby to jest sprawa pomiędzy nami. Nie powinieneś wyciągać takich prywatnych rozmów tutaj do nas. Takich więcej jest rozmów, które ja czytam, ale one są jakby brzmiały, że może się narazić na to, że wyjawię to. Czyli takie oficjalne pismo do mnie. Za chwilę i tak będzie na Discordzie, o to się nie martw. No jakby było coś prywatnego, no to Marek by na pewno tego nie przeczytał, jakby to było coś takiego. No i przerwałem w odpowiednim momencie. To był tylko taki wstęp, żebyście zrozumieli ogółem naszą sytuację, tylko nic więcej. Dobra, w końcu zaczęła się odzywać, to jest już jakiś postęp. Za chwilę... Poprawia tekst, bo usunęła wiadomość mi z Messengera. Poprawia, czyli... I za chwilę zadzwonię. Mam nadzieję, że wszystko w porządku będzie z nią. No, aby było w porządku. Co tu jest? Napisała coś albo zadzwoniła? Nie, Natalia napisała. Dobra. A, no dobra. Dobra, sam do siebie mówię czasami, dobra, przepraszam, nie jestem świadomy tego, że jestem na głośniku. No, spokojnie, nic się nie stało. Kurwa, jaka dupa. Czekaj. Tak można porozumieć, jak tam u ciebie, co się u ciebie dzieje, cokolwiek. Dobrze, nie będę wam mówił, co ja piszę do różnych ludzi, bo moje palce są zatrutym piórem. Potrafię tak zmanipulować człowieka, a nawet i swoimi
tekstami, wypowiedzią. Dobra, i teraz... Czyli przyznajesz się, że bardzo często używasz manipulacji i prawdopodobnie Ela też bardzo często jej doświadcza od ciebie? Nie, ja jej mówię naprawdę. A to, co się dzieje w internecie, pozostaje w internecie. To nie ma odzwierciedlenia w rzeczywistości. Co tu jest? O Jezu. Ty co słyszysz? Czytam wiadomość od Eli, ale muszę to jakoś przetrawić. Nie jestem w stanie tego... Ela. Ja to trzeba zadzwonić. Ona chyba na poważnie tego nie pisze. To, co ja czytam, to chyba to nie jest na poważnie. Na pewno? Czy takie masz wrażenie po prostu? Co ci napisała? No, w skrócie mogę powiedzieć jedynie. No mów. I Joanna jeszcze do mnie napisała, oczywiście wszyscy piszcie do mnie teraz, akurat mam tak wiele czasu wieczorem, żebyście wszyscy mogli do mnie pisać. Skup się na najważniejszym. No. Nie, no ma te same pretensje. O jakąś... A, już wiem jaką Martynę. UW, Rosarię. Ale jak ją to boli, że... Są jeszcze jakieś inne osoby, które się mną interesują i jawnie to w internecie mówią i opisują. Ale ja nie jestem na uwięzi, nie jestem... On o to traktuje... Dobra, ja zaczynam się uczyć jej charakteru. Jak postępować właściwie lub racjonalnie. Ja mam tego dość. Ja, przecież ona jest taka chorobliwie zazdrosna. Przecież ludzie robią tylko takie teksty do mnie, żeby potem upublicznić, żeby ją zdenerwować. Tak jak to zrobiła Martyna ostatnio, że ja do niej jadę do Poznania. A z czego ja wiem, drogą własnego śledztwa i innych ludzi, to że nawet w Polsce jej nie ma. Przepraszam, dobry wieczór. Dobry wieczór, zobaczę kto przyszedł. O, ja już mam głowę przegrzaną. Zobaczę jeszcze na Discorda. A widły w gnoju nie ma? Gdzie są widły w gnoju? Ktoś wyrzucił tego człowieka? Nie, dlaczego? Wyszła. Aha. Witałki wyszła. Ja też lecę. Aha. Także... Także papa. Witaj, Elu. Przyszedł ktoś? Cały ten dzień dzisiaj czekam na kilka godzin, żeby Ela w końcu przyszła, porozmawiała. No, to mamy to szczęście, że jestem ja i ona. Cześć, Ela. W normalne, zwykłe dni między tygodniami, między weekendami, to nie wytrzymuję tak długo. Macie tą możliwość, postarajcie się, zadawajcie pytania. Dobrze prowadźcie to dzisiejsze nasze spotkanie. Niech nikt nie troluje, chociażby życzę sobie. Esiela. Dobry wieczór, kochanie. Jak się czujesz, Ela? Dobry pani, moja kochana idolko. Cześć, Elu. Dziękuję. Czuję się źle. Dlaczego? No, pisałam o tym w ciągu dnia.
Wczoraj. Dziwnie brzmi. Asia, przestań. Ela, życie jest piękne. Przestań. Nie ma się czym martwić. Kochana, będzie lepiej. Mówię ci. Jasne. Trzeba myśleć pozytywnie i nie brać życia zbyt na poważnie. No, nie wiem, co mam powiedzieć. Tak zobaczyłam, że po prostu jest dużo osób tutaj na kanale głosowym i chciałam się zainteresować, dlaczego. No, bo wokół siebie zgromadziłem takie towarzystwo. Opowiadam cały czas, że martwię się, co się z tobą dzieje, czemu nie odbierasz telefonu, że naprawdę ciebie kocham. Staram się to wszystkim tutaj obecnym to przedstawić, w jaki sposób ja postrzegam nasze relacje, naszą znajomość. Martwimy się, czy czegoś sobie pani nie zrobiła. Głowę mam rozbitą i po prostu mi już ta rana się zagoiła i nie wiem, co mam zrobić, bo muszę umyć włosy. Wtedy mi się to wszystko znowu rozpuści, będzie mi bolało, będzie się chyba kreblała. Nie wiem, co ale mam wodę zrobić, kup sobie wodę utylnioną, jeśli nie masz. Ale musisz poczekać jakiś czas, aż to wszystko zaschnie, ta twoja rana. Nie możesz tak zaraz myć głowy. Nie, to nie można. Musi to zasklepić się troszkę. I nie szorluj sobie potem tej głowy, dobrze? Nie szorluj. Możesz sobie spłukać wodą, ale... Tylko mam całe włosy we krwi. Dobrze, poczekaj jakiś czas. Jak się obudzisz jutro rano, to wtedy przepłucz sobie tylko włosy. Ale nie dotykaj tego miejsca chociażby. A jeśli w razie czegoś się otworzy, no to wodą utlenioną trochę tam sobie. To znaczy nie, powiem szczerze, że mam to w dupie. Dlaczego? Ja się o ciebie martwię. Co tutaj ciekawego bym chciała powiedzieć? Wyrzuciłam córeczkę z domu. Tak, słyszałem. Nie ma jej. Nawet nie wiesz od kogo, ja to słyszałem. Dlaczego? Gdzie jest teraz Marysia? Nie wiem, poszła sobie. Ja co robisz? Nie, to jest prawda. Elu, wyjaśnijmy sobie coś, takie między nami, no przecież... Dlaczego reagujesz w ten sposób? Ja ci tylko opowiedziałem o przeszłości, a ty jesteś moją teraźniejszością. A ty sobie na własne życzenie prosisz mnie, abym opowiedział jeszcze więcej szczegółów z życia, z moich dawnych randek. I po co ci to? I tylko jeszcze przez to bardziej cierpisz, a mówisz mi. I zauważyłem to, że sama siebie parasz za to. Dlaczego to tak robisz? Nie, jesteś moją teraz obecną, obecną moją miłością, no tak prawdziwą, jedyną, która trwale będzie przeżywała różne momenty, wzloty i upadki. Wróciłam wczoraj po spotkaniu z widzami. I puściłam sobie fragment twojego live'a. Nie miałaś tego robić. To jest to, co ja pokazuję widzom, to jest dla widzów, nie dla ciebie. Ja zawsze będę kokietował, że szukam kogoś nowego, kogoś innego. Tak samo jak i ty też tak robisz. Dobrze, przepraszam, nie miałaś tego oglądać. Oglądasz twoich live'ów? Nie, nie oglądaj, bo to jest... Ja też chcę mieć takie swoje fanki, które są we mnie zakochane. To jest naprawdę fajne uczucie. Co? No. Wróciłam wczoraj do domu. Słyszałem to.
Puściłam fragmenty live'a Marka. Wspominał dziewczynę, z którą w grudniu się spotkał. Wynajęli sobie hotel, uprawiali seks. Powiedział, że za nią tęskni, że łoś, który mu kupiła, to jest bardzo ładny, że on często o niej myśli, a że maskotka, którą ja mu kupiłam, to jest... Przepraszam, naprawdę, źle to zabrzmiało, nie... I w ogóle ogólnie o mnie, nawet sam tytuł live'a, że tam jakieś ujawnia o mnie jakieś sprawy, że będę miała pretensje. I wspomina znajomość z tą dziewczyną, że zamierza się z nią znowu umówić i jak w ogóle z nią było fajnie. Czy tylko ja się martwię o to, że o 12 w nocy dziecko gdzieś jest kurwa poza dołem i coś się może jej stać? Nie, nie tylko ty. Właśnie o co chodziło z tym, że żeś kurwa wyrzuciła dziecko z domu? To to, co gadacie, to w ogóle co to ma wspólnego z dzieckiem? W sensie, wy teraz o jakiś... Kurde... Ale nie, Marysia jest nie, w dobrych rękach, nie jest samowolna teraz, nie chodzi nigdzie. Ale, no to gdzie ona jest? Bo ona powiedziała, że ona może, nie wie. Może zechce to powie. Że nie wie. Ale jak nie wie? A ja wiem. To nie jest normalne, nie żeby wiem. Tak sama chodziła o tej godzinie. Ja wiem, gdzie jest Marysia i nie słuchajcie Eli, bo ona głupoty teraz mówi. Spokojnie, nie przestań jej kurwa bronić, Marek, naprawdę przestań. Fajnie by było, gdyby Elenka powiedziała, nie wiem, cokolwiek, urodziny, cokolwiek. Mogę coś powiedzieć, mogę coś kurwa powiedzieć? Cisza, bo będę panował. Mogę coś kurwa powiedzieć? Nie. Słuchamy siebie. Mogę coś kurwa powiedzieć tym wszystkim mądralom kobietom, które za chwilę zbanuję? A więc informuję 2 maja 2022 roku, która jest godzina? Północ, tak? Minutami. Informuję wszystkie tutaj obecne kurwy, które drą ryje, że moja córka jest u mojej matki, ulica... ...wróci się ode mnie. Macie z tym jakiś problem? Nie było a po co o tym mówisz? Macie, o co, macie jakiś problem z tym pizdy, to wypierdalacie, dostajecie bana. Moja córka jest u mojej matki. No to już macie problem, nie biega po lecie, nie jest w rynku krakowskim, nie jest nad Wisłą, tylko jest u mojej matki. Macie jakiś problem, chcecie, żeby była u waszych matek? U mojej matki! Chcecie dzwonić na 112, to kurwa dzwońcie. Ma ktoś jakiś problem, gdzie jest moje dziecko? Mam powtórzyć jeszcze raz? U mojej babci, jest u swojej babci. Czy nie? Tak, ja to wiem, że, tak, że tam jest. Tak, potwierdzam wszystkim tutaj obecnym. Jeśli się ode mnie teraz odpierdolą moralizatorki, można je wyjebać, wydupczyć z naszego gangu? Patologia. Powiem ci tylko jedno, jesteś zwykłym ścierwem, a nie matką, żeby kurwa nie wiedzieć, gdzie jest twoje dziecko 24 po prostu. Wypierdalaj pizdo, jest mojej matki. Wypierdalaj. Kto to powiedział? U mojej matki jest, rozumiemy się? Czy nie? Dobrze, ale tylko nie mów, że nie wiesz. I tyle. Bo postawiałeś nas w takiej niepewności, że nie wiedzieliśmy... No, niepewności, jest. Tak. To dzwońcie na 112, ale my już wiemy. Policję, pogotowie, Urząd Skarbowy, ZUS... No ale ty masz zjebany łeb, kurwa. No, szkołę dziecka, kurwa, kogo jeszcze chcecie przysłać do mnie? Babcia. Był staru. Widziała przeciw tobie i tyle. Ja chciałam powiedzieć taką rzecz. Niech Marek sobie wypierdala do tej Ani z Rzeszowa, tak? Pseudonim Południca. Przepraszam ciebie za to. Mogę skończyć? Mogę skończyć zdanie? Mówiłeś wczoraj na live'ie. Mówiłeś wczoraj na live'ie. Mogę skończyć zdanie? Nie. Mówiłeś wczoraj na live'ie, że
Myślisz o niej, tak? Ładnego ci kupiła łosia. I pozwól, że... Przepraszam. Mogę, ale mogę jeszcze powiedzieć przy wszystkim? Nie, ja zdejmuję słuchawki z uszu, mów sobie dalej, ja słuchawki zdejmuję. No to spoko, jasne. Mów sobie do tych ludzi. Dobrze, powiem, wszystko powiem. Czekamy. Damy wiedzieć. No taka byłaś wygadana, no. A wiecie co? A ja mam na was wyjebane. Wypierdalajcie wszyscy i ja się rozłączam. No to bym wiedział. Pójdźcie jej. Nie rób tego. Tylko mnie interesują moi fanowie z gangu Oligami, a reszta tak ma wydłuczać stąd. Aż tak się napawałaś tą swoją atencją na spotkaniu, na tym grillu, na tym... Moi fanowie. Twoi widzowie, jacy oni byli uprzejmi wobec ale siebie, podobno tak, mówiłem, że jest to... Wszyscy i całowali po dupie, tak, i teraz... obserwowałaś się, to właśnie... Marek, a ty miałeś nie słuchać. Nie, tak, panowie, nie, tylko pani. Ale nie, ja chciałam powiedzieć taką rzecz. Tak, twoi fanowie są zawsze lepsi niż partner, albo jak jeszcze ktoś jest. Pani, kurwa. Ja chciałam powiedzieć taką rzecz. Miałam ochotę dzisiaj coś powiedzieć, co myślę, co czuję i tak dalej, nie? Ale raczej nikt mnie nie chce słuchać. Marek powiedział, że się wyłącza, reszta ma w dupie. Ja kilka godzin staram się do ciebie dodzwonić, a ty masz tu gdzieś. No to weszłam tutaj i chcę powiedzieć, co myślę i co czuję, no? Wysłuchasz mnie? Tak, wysłucham. Masz odwagę przy wszystkich? Czy ściągasz słuchawki? Nie, słyszę. Nie mów mi o przeszłości, jesteśmy tutaj teraz my dwaj. Ale... Planujemy przyszłość. Małymi krokami, rodzinnymi. Ale mogę... A ty wszystko niszczysz, budzisz. Tak, a słuchaj, ciebie jakby w swojej dupie, kurwa, mikrofon miał włożony. Mogę zabrać głos? No, ale żeby zasięg, żebyś chociaż zasięg miała. Bo to przerywa trochę. Ciebie też. O. Biskup ma awarię. Zaraz poprawię tutaj zasięg. O, u ciebie przerywa internet. Nie. Dobrze, to... Halo, tak. Dobrze, włączyłem Wi-Fi, ale siedzę w pokoju cały czas. No dlaczego miało być dzisiejszego wieczora jakieś zakłócenia w zasięgu? Ja miałam rozłączony Wi-Fi, ja chciałam powiedzieć taką rzecz. Pokłóciłam się dzisiaj z dzieckiem i moje dziecko się wyprowadziło z domu. Mieszka z moją matką aktualnie. Tak, wiem o tym. I ja nie chcę mojego dziecka w ogóle widzieć. Dlaczego tak mówisz? Przecież ty ją kochasz. Czemu powodujesz takie sytuacje? No nieważne, Nie swoje emocje na akurat na niej. Ale masz rację, potem jesteś opatrzona hejtem, wy jesteście zupełnie bez winy, zupełnie. Mówisz takie rzeczy... Ale to jest nagrane. Nie możesz tak mówić, bo to jest nagrane i to w każdym momencie ktoś teraz może wezwać policję. No ale w jakim celu wezwać policję? Moje dziecko jest u mojej mamy, no to o to chodzi. No. Ale powiedziała, że nie chcesz widzieć własnego dziecka. No i ona jest niepełnoletnia i nie ma prawa do samodzielnego ustalenia miejsca zamieszkania. To ustala sąd. Ach.
Elu, nie popadaj w żadną skrajność. Nie wiem, czy się ustalmy sobie jedną wersję. Przecież my siebie lubimy, kochamy, spotykamy siebie i planujemy dalej się spotykać. Nie rób sobie żadnych wymówek. Ani nie tak... prawda. Jak cię prawda? Dwa dni temu napisałeś pod moim filmem czas najwyższy kopnąć się w dupę, Ela Gawin. Ale ja nie wiem, czy to było pod tym filmem, albo pod filmem sprzed roku. Być może sprzed roku to było. Nie masz dowodów. To było pod moim filmem teraz, bo ja widziałam dowody. Nikt tego nie widział, ani na pewno nie, ty tego ale nie widział. Ale mogę się odezwać? Czy będziesz mnie wyłączał? To mów, zbanuj mnie. Zbanuj mnie, to nie będę mówił. Będziesz mnie zagłuszał, dasz mi powiedzieć prawdę, czy nie? Czy będziesz kłamał i zagłuszał? Daj powiedzieć. Pysk, kurwa, mówię, dać. Daj powiedzieć prawdę. Powiedz mi, dlaczego tak twoje dziecko, kurwa, cierpi? Dlaczego tak go, kurwa, nienawidzisz? Ci powiem. Ale weź ty się trochę uspokój i racjonalnie pomyśl o obecnej sytuacji, w jakiej się znalazłeś. No. Ela, bo słuchaj, pomyśl, zanim coś powiesz. Pomyśl najpierw. Dobra, kurwa, ja za chwileczkę jadę. Ela, ile wypiłaś? Jeżeli będę mogła na moim własnym serwerze wypuścić oświadczenie, to oświadczę. Ale potrzebuję 10 zdań. No to słuchamy. Liczymy. Tak. Ale chwileczkę, włożę sobie okulary, bo każdy hejter, który tutaj zdrzeli ja, to zanim ja wygłoszę oświadczenie, to wydupczy z tego serwera. Rozumiemy się, czy nie? Spotykamy się w takich okolicznościach, nie mamy nic fajnego do sobie do powiedzenia. Ciągle musi być kłótnia. Udało mi się. No więc chciałam oświadczyć. Nie mam na kartce, tylko mówię z głowy. Więc tak, po pierwsze, nie podobał mi się live Marka i to, co mówił na wczorajszym live. Wróciłam do spotkania z widzami i mi się nie podobało to, co mówił, ponieważ mnie, po pierwsze, krytykował. Tytuł live'a był też krytyczny wobec mnie. Po drugie, pozdrawiał swoją byłą kochankę, stwierdził, że o niej myśli, że bardzo mu się podobają prezenty od niej, a ode mnie nie. I w ogóle zachęcał ją do dalszego kontaktu. I nie mogłam zasnąć. Nie wiem, może do 6 rano nie spałam. I pewnie dlatego się tak czuję dzisiaj. Także taka była sytuacja, więc to chciałam powiedzieć na początek. Było coś takiego na live'ie? Ktoś słyszał? Zmyślam, czy nie? Było coś takiego na live'ie Marka, że wypowiadał się negatywnie, tytuł live'a o mnie, że mnie krytykuje i wspominał jakieś tam spotkania z kobietą, z którą miał romans, pozdrawiał ją, a o mnie mówił w sumie same negatywne rzeczy na tym live'ie, nie? Nie. Bo może ja mam problemy z interpretacją. Mówił może Marek, że mnie kocha, albo że mu na mnie zależy, albo że będzie mi pomagał w pracy. Mówił coś takiego. Nie zauważyłam. Było coś takiego na tym live'ie? Chociaż jedno zdanie. Mówił, że nie będzie się wypowiadał na twój temat źle. Że sama masz to wyjaśnić. Na początku live'a bardzo dobrze się o tobie wypowiadał i mówił, że cię kocha i że ma wobec ciebie uczucia poważne. Nie wypowiadał się o tobie dobrze. Na początku live'a było dobrze, tylko później się zmieniła. Później się zmieniło. No, czyli, a co się liczy, pierwsze zdanie czy drugie? Właściwie to nie wiemy, bo Marek jest jak chorągiew. Pierwsze zdanie było na trzeźwo, późniejsze były pod wpływem alkoholu, więc jak uważasz? A po alkoholu każdy mówi prawdę. No, ciężko powiedzieć. Czemu go nie mówisz? To znaczy, jeśli o mnie chodzi, to sprawa wygląda tak, że odwołuję spotkanie z Markiem w maju, bo nie mam ochoty się z nim widzieć. On odwoływał wiele razy. I nie podobają mi się komentarze hejterów, że nikt mnie nie chce przelecieć.
Udowodnię Peterom i moim widzom, że znajdę sobie atrakcyjnego faceta z mojej grupy zawodowej, który będzie chciał mnie przelecieć i będzie chciał ze mną być i mnie szanować i nie będzie się wstydził przyznać do tego publicznie, będzie mnie wspierał we wszystkich sferach życia i udowodnię wam to bardzo szybko. Nie za rok, dwa, trzy, cztery, tylko za miesiąc, dwa, trzy. Zakład? Zakładamy się? Ale ty nie musisz na malę udowadniać, że ktoś się chce, no. Nie, bo wszyscy uważają, Elu, czas, że ja jestem w marcu. Nie mogłeś. Co? Zapomniałam. A Marcin też kocha. Krzysiek, ty jesteś taki toksyczny. Jesteś taki kurwa toksyczny. Wszyscy mi udowadniają, że ja jestem z Markiem, bo nikt mnie nie chce. A ja udowodnię, że mogę być z kimś coraz fajniejszym niż on. Udowodnię wam, przysięgam. Słyszycie mnie? Tak, słuchajcie. Czekamy, Elu. Jakbyś udowodniła, że jesteś dobrą mamą, to byłoby fajnie. No fajnie, no. Wyobraź sobie, że 11 lat poświęciłam 24 godziny z życia, żeby moja córka miała wszystko, a potem takie pizdy jak ty mówią, że jestem złą mamą, wiesz? Jeszcze się... Poświęciłaś 24 godziny przez 11 lat swojego życia. Dziecko się wychowuje do 18 roku życia. Właśnie. Tylko po to, żeby wyrzucić swoje dziecko. Zdejmuj powiedzieć, że nie chce się go widzieć. To jest dziecko i dziecko może... A ty pierdalaj! Co to za... I po prostu smęci, bo on za... On ktoś ci mówi prawdę, a ty wyzywasz, no bez przesady. Ale o co chodzi? Hejter. 10 tysięcy przewinęłam moje dziecko. Kilka tysięcy razy zawiozłam ją do szkoły i do przedszkola. Parę tysięcy razy byłam na zakupach i robiłam obiady. Sprzątałam lodówkę i mieszkanie, robiłam pranie. Nosiłam toboły, walizki, woziłam ją na wakacje. Odrabiałam... Ale taka jest rola rodzica. Ale to jest twój obowiązek, bo jesteś jej mamą. Jesteś dla niej najważniejsza. A tata gdzie? A tata nic ci medalu, tato nie da. Dziecko się na świat nie prosiło. A tak. Zdecydowaliście się na dziecko razem. Tatuś Marysi stwierdził, jak ona się urodziła, że mu się nie chce nią wychowywać i sobie poszedł po prostu, nie? Idziesz z tym do sądu. Ja to sama, nie? No nie, i tak, ojciec dziecka, no tak, ma prawo odejść, no nie, nawet w dniu porodu, nie? Matka zapierdala potem całe życie i potem jej ktoś mówi, no tak, bo ty masz obowiązek, bo jesteś mamą, a gdzie tata? Ela, idziesz wtedy do sądu i sąd wtedy to ustala. Ale o tym nie rozmawiamy, bo mi się nie chce o mojej córce rozmawiać w tym momencie. Ja chciałam rozmawiać o Marku. Tak, Elu, ja bym też chciał coś powiedzieć takiego. Ja muszę o mojej córce rozmawiać. Słuchaj teraz. Ile czasu poświęciłam przez ostatnie 10 lat, to sobie zobaczcie na mój kanał YouTube. Słuchaj teraz. Bo wyobraźcie sobie, że ja nagrywałam wszystkie filmy. Ze wszystkich baklarów. Ze wszystkich wycieczek, ze wszystkich placów zabaw, i jak gotowałam obiady, i jak udzielałam cię w szkole. Wyczyn, naprawdę. Żeby jakieś mordy nie mówiły mi, że ja nic nie robiłam, że mnie nie było, nie? Ja mam nagrane, ja mam 1000 filmów, więc się odwagi. Nagrane, jak twoja córka mówi, że cię nienawidzi. No to porozmawiam z nią, no nienawidzi mnie, no to sorry, znienawidziła mnie. Słuchaj, Elu, ja chciałam ci teraz coś powiedzieć. Co twoja córka, co twoja córka myśli teraz o obecnej sytuacji? Prosi mnie, abym się z tobą wreszcie pogodził i z tobą się zszedł. Właśnie, że będzie nam bardzo fajnie. Nie, ja dzisiaj rozmawiałam z moją córką. Ja też. I albo kłamiesz? Rozmawiałam z nią na taki temat. Mój były mąż ma dziewczynę, która ma na imię Malwina. Bo przyjaźni, chodzi jeździ z nią na zakupy, do galerii, nazywa ją best friends i jest to bardzo fajna dla niej osoba, jej przyjaciółka.
A dzisiaj mi mówiła, żebym z tobą się w końcu pogodził, bo ty... Nie wraca do domu, to na mnie krzyczy, mówi, że jestem głupia, że mam wypierdalać z jej pokoju. Malwina, dziewczyna jej taty, jest jej przyjaciółką. I jak pytałam się Marysi, czy mogę Marka zaprosić do Krakowa, to powiedziała, że mam wypierdalać, mam spierdalać, że Marek jest głupi, że jest skurwysynem chujem i nigdy tutaj nie przyjedzie. Ale Malwina, dziewczyna jej ojca, jest bardzo fajna, to jest jej the best friends, ona po prostu w ogóle jest super. Tylko, że jeszcze taki szczegół, że wszystkie pieniądze na jej zakupy, na jej spotkania daję ja, bo od Andrzeja ani Marysia, ani ja nawet nie dostajemy złotówki. Cała kasa idzie z YouTube dla dziecka ode mnie. Ale jest, najfajniejszy jest tatuś i Malwina, a ja i Marek, my jesteśmy świniami. Tylko mamy... Ja mam płacić za wszystko. Słuchaj, ja ci nie pokażę screena tych naszych rozmów z Marysią, ale naprawdę bardzo, bardzo ona sobie życzy tego, żebyśmy my byli ze sobą parą. Ela i Marek, tak, żebyśmy byli parą. Ona sobie tego życzy. Nieprawda, dobrze wiesz, co mówiła przez cały rok. Żebyś wypierdalał, zjeżdżał, że nie masz prawa do mnie zadzwonić. Nie mogę ci pokazać screenu, bo to wszystko upublicznisz potem. Wierz mi na słowo, że tak jest. Dziewczyna jej tatusia, ale na każde wyjście z nimi do sklepu, to ode mnie bierze 500 zł, a nie od nich. A mi nie jest tak prosto 500 zł zarobić. Bo ja ona jest mała, nie doświadczyła tyle bólu w swoim życiu, tyle co my. Ja może na jednym filmie... Może pewnie spraw nie rozumieć, ale tylko reaguje emocjonalnie na... Ja na jednym filmie na mój kanał YouTube mam 50 zł, a ona chce na jedno wyjście z tatusiem 500 zł. Muszę zrobić 10 filmów, żeby jej to dać. Tak, 10 filmów obsmarowujących mnie i nasze relacje, tak. Kurwa. Nie. Przepraszam. Ela, przecież wiesz, że ja ciebie pragnę i będzie wszystko między nami w porządku. Kanale. Jest 1000 filmów na moim kanale i wcale ci nie obsmarowywałam, tylko sobie o różnych rzeczach nagrywam. No właśnie. To, dziwię się, że się nikt nie śmieje w tym momencie, bo każdy się boi bana. Ja się bardziej zastanawiam, jakie wyjście. Ja się śmieję. Złotych w taką. A ja się nie boję. Bo tu jest. Jeżeli Marek to, co mówi, jest prawdą, to ona tak naprawdę chce mieć stabilizację, bo ty po każdej kłótni z Markiem jesteś stabilna emocjonalnie. I ona, na niej się to odbija, dlatego ona, jeżeli napisała to naprawdę do Marka, no to ona chce, żebyś w końcu się ustatkowała, żeby było dobrze, żebyś nie miała nastrojów, humorków i tak dalej. No, nie chce jazd w domu. Z tego, co dzisiaj słyszałem, to Marysia się sama wyprowadziła, bo ma dość tego horroru w domu ciągle. Czy ty też nie masz dosyć kłótni już z Markiem, że chciałabyś tam się z nim spotkać, nawet zamieszkać i tak dalej? No, dla mnie to jest niepewne. Na niej się to teraz wszystko odbija, dlatego ona też tak wybucha, robi awanturę czy krzyczy na ciebie. Nie. Nic nie wiesz o naszym życiu, kompletnie nic. Sama nam opowiadasz o swoim życiu. Dziecko widzi 10 razy więcej, niż się wydaje. Ale jaki macie problem? Problem jest następujący. Mogę powiedzieć? Ale to ty masz problem, nie my. Chciałam powiedzieć taką rzecz. Nie podoba mi się to, że Marek mnie cały czas troluje i hejtuje, wyśmiewa w internecie, pisze jakieś głupoty na mój temat. Nie mogę na niego liczyć, mnie nie wspiera, wyśmiewa mnie z hejterami. To mi nie pasuje, nie możecie temu zaprzeczyć, że to jest. Ja nie wchodzę na hejterskie strony i nie wyśmiewam Marka, ani na moim serwerze go nie wyśmiewam, więc nie możecie zaprzeczyć, że tak jest. On mnie wyśmiewa, ja jego nie. Pierwszy fakt, tak? Drugi fakt.
To nie był nie fakt. Podoba mi się, że Marek się cały czas umawia z jakimiś kobietami. One mi przysyłają print screeny, wiadomości, korespondencji z nim. Zdjęcia z hoteli rozbierane, jak uprawiają seks. Mi to kompletnie nie odpowiada. Ja tak nie robię. Ale jesteście w oficjalnym związku? Nie odpowiada mi to po prostu. Jesteście w oficjalnym związku, że powiedział, czy będziesz jego kobietą, a ty, czy będziesz jego, czy będzie twoim mężczyzną? Tak, jesteśmy w związku, wyobraź sobie, od roku. Jesteśmy w związku od roku. Od września. Że rozmawiamy akurat w takich okolicznościach o nas, bo myślałem, że będzie zupełnie inaczej, kiedy się spotkamy na głosowym. Jesteśmy w związku od 2021? Tylko Marek się cały czas umawia z różnymi kobietami, a ja nie. No i co? Wyśpiewa mnie w internecie za moimi plecami, a ja jego nie. Troluje mnie. Ja cały czas go wspierałam w jego pracy, a o mnie nie. I tak to wygląda po prostu. Sprawdzę stan konta, może ci 500 zł teraz odeślę za laptopa. Nie potrzebujesz. Możesz sobie zerzeć te 500 zł, albo nawet kurwa 2000. Mam na to wyjebane. W sensie pomagałaś mu odkrawać? Odpracuję sobie to. Lapiłaś. I sobie Marek zerzył te pieniądze, że ten komputer razem z UW rozarią. Ale to nie są moje przyjaciele w ogóle. Nie pizdam. Ale oni ci powiedzieli, że nie możesz mi oddać na laptopa, bo będę musiała zapłacić urzędzie skarbową karę. Więc sobie po prostu zeszli tą kasę za ten komputer. Nie, dam. Dobrze. Nie chcę. Nie będę nikogo informował, ale zrobię. PDF-a sobie zrobię z tego przelewu. Po co on mnie w dupę? Ja ten komputer kupiłam 2 miesiące temu. Weź sobie tą kasę i wydaj sobie po prostu kurwa na twojego brata i jego dziewczynę, bo twój brat ma dziewczynę. Jak przyrównąć się od mojej rodziny, mówię ci. Tego się nie robi. Będą sobie robić jutro skrzydełka w oleju, będą sobie robić smaczny obiadek. Daj mu te pieniądze, niech sobie zrobi obiad ze swoją dziewczyną. A to znaczy, to wszystko mówię, żebyś ty musiał to wywlekać na wierzch. Przy wszystkich ludziach, tak. Daj pieniądze, które zaoszczędziłeś na laptopie swojemu bratu i jego dziewczynie. Kiedy majówka wejdzie za mocno. A te pieniądze dostałeś... ode mnie i od moich widzów z donate'ów i dostanie je twój brat i jego dziewczyna, bo on kocha swoją... Ej, Ela, mam takie pytanie. Dlaczego jesteś taką kurwą? Brat Marka bardzo kocha swoją dziewczynę. Brat Marka się zakochał dziewczynie. Przestań mówić o mojej rodzinie. Proszę cię bardzo. Ela, zamknij mnie. Płaci, wynajął mieszkanie, płaci 1000 zł. Płacą sobie tam jedzenie, różne rzeczy, odbywają pieniądze. I Marek nie potrzebuje mi oddawać za laptopa, bo daje tej dziewczynie pieniądze i bratu, żeby oni byli w szczęśliwym związku. Rozumiecie? Bo są pary, które zasługują na to, żeby im ktoś pomagał finansowo, a są tacy ludzie na przykład jak ja, że ja nie dostanę wsparcia finansowego ani od matki, ani od partnera, ani od męża. Bo mój mąż, chciałam powiedzieć taką rzecz. Tak, wiem, że... Matka ci płaci rachunki. Od 2 lat nie dostałam od męża w ogóle żadnych alimentów. Właściwie nigdy nie dostawałam. I matka nie płaci mi moich rachunków. To czemu się mścisz na innych ludziach z tego powodu? Dlaczego? Jak on ci nie płaci elementów, to idź z tym do sądu i wtedy sąd nakaże mu wręcz płacić. A dziewczyna twojego brata fajnie się czuje, nie? On jej nie zdradza, nie chodzi na dziwki co tydzień z inną, tak jak ty, nie? Powiedz mi, chodzi z jakimiś kobietami, umawia się przez internet, tak jak ty? A to jest w sumie przecież oni nie są małżeństwem, ani nie są narzeczonymi. Czy on umawia się przez internet z innymi kobietami, tak jak ty? Powiedz mi, Marek. No nie, no odpowiedz na pytanie.
umawia się z innymi kobietami przez internet, tak jak ty? Co tydzień z inną? Nie, nie robi tego. A dlaczego ty to robisz? Jestem rozchwytywany. I każdemu... A jakby ta dziewczyna się czuła... Każdemu ładnie odpowiadam, bardzo. A jakby nawet... dziewczyna twojego brata czuła, jakby on co tydzień jeździł do innej kobiety, co by mu napisała na na Messengerze propozycję spotkania? Fajnie by się czuła? Myślisz, żeby z nim dalej mieszkała? O, ty tak robisz. Ale... O, Marek jest w wolnym związku. Ale my możemy się tylko spotykać. Miej to na uwadze. Nie... Zapewnię ci tyle szczęścia, na ile będę mógł... Pomiędzy spotkaniem z Anią z Rzeszowa, z Martyną z Poznania... Przestań o nich tak mówić w ten sposób. Ja ich prawie, że nie znam. Całe zdjęcia, tak? Proponujesz mi spotkanie przez 3 dni raz na 3 miesiące? No, ale ja nigdzie nie wyjechałem do tego czasu. Tylko z tobą się spotykam. Raz na 3 miesiące, 3 dni? A co tydzień z jakąś inną z Messengera, nie? Ale tego nikt nie wie, że takie rzeczy mają miejsce. Ale tak było. Hotel w Trzewie, hotel w Czersku. Opowiadałeś dzisiaj, mówiłeś, że z Anną... Ale nie wypłynęło to do internetu, to jakby nie miało miejsca, słuchaj. Kurwa. Fajnie, mówiłeś dzisiaj mi przez telefon, zanim sobie rozbiłam głowę, że bardzo dużo było seksu oralnego z Anną z Rzeszowa w połowie grudnia. Możesz przestać mówić o moich znajomych w ten sposób. A tak, może bym sobie nie rozbiła głowę, wiesz, wtedy jakbyś mi tego nie mówił. Seksu oralnego, tak? Było bardzo wiele. Ale ty się musisz... Dlaczego ty chcesz tak w ten sposób mnie teraz gnębić z tego powodu? Ale nagrywałeś we wrześniu, że mnie kochasz, w październiku, że mnie kochasz, w listopadzie, że mnie kochasz, a w grudniu umówiłeś się z Anną z Rzeszowa na 3 dni w hotelu w Czersku i uprawialiście seks. Ale ogólną narrację wokół swojej osoby prowadzę taką, że nie jestem taki łatwy i że potrzeba ze mną trochę czasu spędzić albo porozmawiać przez długie miesiące, żebym na takie akcje się zdobył. No przecież mówię, że nie jestem łatwy w internecie i wszyscy mają w to wierzyć i ufać. Dobra, spokojnie. Znamy się od sierpnia, tak? 2021. Ja nie byłam z nikim, a ty już z 5, nie? A ty może setką swoich chłopaków miałaś, tak? 3-cyfrową liczbę miałaś. Przypomnij sobie swoje słowa. No tak, no to musisz sobie teraz to odbić w czasie naszej akurat znajomości, nie? Dobrze. Nie odbijam sobie, tylko zatajam pewne relacje. Ale nie, dobra, bo ja chciałam coś oświadczyć, nie? Oświadczyć to może się mi przed otwarzem, a daj to poślubić. Chciałam oświadczyć, że odwołuję spotkanie z Markiem, nie chcę mieć z nim nic wspólnego, znajdę sobie innego faceta i będę się z nim umawiać i mam na niego wyjebane. I dobrze, Ela. Dlatego, on się co tydzień umawia z inną dziwką. Może i tak, nie mówię, że nie, dobra. No, nie mówię, że nie. A ci jebani... Pozwoliłaś mu. A ci jebani hejterzy twierdzą, że ja się spotykam z Markiem, bo mnie nikt nie chce przelecieć. I kurwa, udowodnię, pokażę atrakcyjnego faceta jednego, drugiego, że będą tacy, co będą chcieli, dobra? Bardzo dobrze, Ela. Trzymamy się za słowa. Mamy silną kobietą, tak? Ela, nie dawaj się Ela wglądać takiemu czemuś. Niech Marek wypierdala do Ani z południa grubaski. Czemu, że ona jest gruba? Dlaczego mówisz, że ona jest zła? Tylko dlatego, że jest gruba. Wynajmijcie sobie apartament w Trzewie, mam na to wyjebane. Dobra. Jutro do niej, albo teraz do niej zadzwoń, zaraz po tej rozmowie i się umówcie.
Dobrze, mogę nawet to nagrać. Może aplikacja taką specjalną zamieścił na telefon. Fantastyczna kobieta, kurwa. W połowie grudnia się z nią umówiłeś, a miałeś do mnie przyjechać. Pod koniec grudnia miałeś do mnie przyjechać, to ci zaproponowała, że 22 grudnia przyjedzie do Tczewa, to powiedziałeś, dobrze, fajnie, przyjedź, nie? Nie, nie udało mi się usmażyć dwóch pieczeni na jednym ogniu. No, nie udało ci się, bo nie ona... udało mi się, tak. A co mówiłeś wczoraj na live'ie? Że za nią tęsknisz, myślisz o niej, jakiego ci pięknego łosia wysłała. Zadzwoń jej telefon, bo ja nie ma. Nie wiesz, ile ona poświęciła dla mnie, żeby przyjechać tak daleko. Masz do niej telefon? Mam, oczywiście, że mam. To zadzwoń do niej jutro, umów się do hotelu, a ja mam na to wyjebane. Ja zrobię, co będę chciał, ale prywatnie i nie będę tego informował całego internetu o tym wydarzeniu. Umów się z nią. Dzisiaj jest 1 maja. Umów się z nią na 5 maja. Ja mam na to wyjebane. Rosaria napisała do mnie chociażby teraz. Dobrze. To umów się z Rosarią, a ja się umówię z kimś innym. No i super i zajebiście, dobra? Napisała, siema, co tam? No. Ja jej teraz napiszę. Jestem u Eli na Gosówce. Albo umów się z Kasztanem, albo umów sobie, kurwa, iść do agencji towarzyskiej i się umów i daj ci święty spokój. Po prostu przestań jakieś, po prostu nie wdawaj do internetu, że mam się od ciebie odpierdolić, że coś czas najwyższy pocałować mnie w dupę, że mam spierdalać, ja zrozumiałam. Rozumiem, Ciebie pozdrawia i pyta się, jak zdrowie. Cześć. Ja mam wyższy wykształcenie Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ty mi powiedziałeś, odpierdol się Ela wreszcie ode mnie. Ja zrozumiałam. Ja nawet starą klarkę zacznę podrywać chyba, coś mi się tak wydaje. Nie rozumiesz, że ja skończyłam Uniwersytet Jagiellońskiego? To ma oznaczać twoje upośledzenie, czyli o czym ty teraz chcesz? To ma oznaczać, że zrozumiałam, co to znaczy spierdalaj! To, że ktoś ma wykształcenie Uniwersytetu Jagiellońskiego, to nabiera w moich oczach tylko o tej osobie, że gorzej myślę. Tak, Uniwersytet Jagielloński pozwolił mi zrozumieć. Tak. Ktoś jeszcze z nas tutaj obecnie ma wykształcenie ulot, tak? To może... I erydy, alaj, inaczej po angielsku fuck off. Napisałeś spierdalaj 10 razy w marcu 2022. Zrozumiałam. Ty potrafisz się angielskim posługiwać. Ja się wyparłem tego języka już dawno temu, bo... Nie. Czy ja ci kiedykolwiek napisałam w internecie spierdalaj? Nie. Dobra, odpowiedz mi na pytanie. A ty mi napisałeś spierdalaj publicznie? Napisałeś mi tak? Odpowiedz uczciwie, nie kłam. Przecież prywatnie my rozmawiamy, jak czułeś słówka. Napisałeś mi tak. I ja zrozumiałam, więc spierdalam. Nie cofaj się do wcześniejszych wydarzeń między nami. Przecież... My siebie kochamy, ty tego tutaj reagujesz emocjonalnie, teraz ja nie rozumiem. Nie. Ty się wstydzisz przyznać, że ci na mnie zależy. Do mnie dzwonisz, płaczesz. Przecież zależy. Że chcesz stworzyć ze mną rodzinę, że chcesz być ze mną, że mnie pragniesz, a na drugi dzień czytam, jak mnie wyśmiewasz w internecie. Skoro nie masz odwagi powiedzieć, że ci na mnie nie zależy, to się po prostu ode mnie odwal. Skoro nie masz odwagi powiedzieć, że ci na mnie zależy, to się ode mnie odwal, no. No nie masz odwagi powiedzieć, że ci na mnie zależy. To daj mi święty spokój. Dobrze, mam nadzieję, że będzie nagranie z tej rozmowy. Napisałam live, pisałam. Boisz się hejterów, że ci będą policję przysyłać? Boisz się hejterów, bo ci grożą, że do pracy napiszą, tak? Nie, się tego nie boję, nie, ale powinnaś się ze starą pralką przeprosić. Ona tobie w dobrej wierze powiedziała jakiś schemat ze swojego życia. Ty w to uwierzyłaś i to wykorzystałaś przeciwko niej, ale... Jesteś...
Więc za wszystkie musisz powiedzieć, że masz mnie w dupie, nie? Żeby domagać się. Nie, nie. A ja się nie boję, ja się nie boję. Ja pokażę mojej mamie wiele zdjęć z tobą w towarzystwie. I zapytam się, co ona o tym myśli. No to czy naprawdę to ładnie wyglądamy, czy jesteś tam chociażby ale to. Nie chcę spotykać. I sobie do Ani z południa, i sobie do Uwu, i sobie do Rozali, i sobie do każdej lepszej dziwki z internetu. Ja mam na to wyjebane, rozumiesz? Nie, najważniejsze, żebyś się nie dowiadywała o tych wszystkich sprawach, tylko chodzi o to. Przecież wiesz, że są takie sytuacje w moim życiu, że. Ale żeby to nie wypłynęło, tylko to jest najważniejsze, bo ty się denerwujesz łatwo. Bo ty łatwo się denerwujesz, przepraszam ciebie. No, no nie chciałem tego. Spokojnie, a ja teraz zadbam o to, że wejdę w naprawdę fajny związek, z naprawdę fajnym facetem, atrakcyjnym. To ile mu pieniędzy dasz? Będziesz się z nim i cieszyć, i to wypłynie, i zobaczysz, jak to jest. Tysiaka mu dasz? Dasz mu tysiaka? A ty się umawiaj z tymi swoimi hejterkami. Ja ci udowodnię, że stacie jest mnie na związek z jakimś fajnym facetem. Może nie jutro, może nie w czerwcu, ale na przykład w lipcu podejrzewam, że już to powinno dojść do skutku. Ela, proszę, uspokój się, bo Marysia mnie prosi o to, żebyśmy w końcu się pogodzili. Nie możesz jej teraz krzywdzić, dręczyć, żeby ona musiała spać w innym miejscu. Nie odreagowywuj swoich emocji na niej, proszę cię. Marysia to jest osoba, która pół roku mnie wyzwaniała. Teraz chciałam powiedzieć przy wszystkich, a niech sobie to ktoś nagrywa. Ja ciebie proszę publicznie, nie rób czegoś takiego wobec niej. Ona cierpi, naprawdę. Marysia... Postaraj się uspokoić. Ela, weź, postaraj się. Ela, ktoś puka. Marek, pozdrów Anię z południa. Było bardzo dużo seksu oralnego, jak ci było z nią przyjemnie, ale to były fajne chwile. Słuchaj, jakiego pięknego ci pluszaka kupiła. Masz do niej telefon, umów się z nią na przyszły tydzień i odwal się ode mnie. Ja możemy wrócić na chwilę do poprzedniego wątku, czy Marysia jest twoją hejterką? Anka jest z Rzeszowa? Nazwaj sobie do niej i umów się z nią, a ja się umówię z kim innym, a moje dziecko, co ci moje dziecko obchodzi, a niech sobie idzie, kurwa, do domu dziecka. Nie. Kurwa, no Ela, no co ty właśnie powiedziałaś, no proszę cię. Mano, dostaniesz wypierdala i pij do to. Ja nie powiedziałam, że oddaję dziecko do domu dziecka, tylko wszyscy chcą mnie odebrać dziecko do domu dziecka, no to sobie zejdźcie je do domu dziecka. Skoro to, co ja zrobiłam do tej pory, jest złe, to niech idzie do zastępczej rodziny, na przykład arabskiej, może jej będzie dobrze. Ja nic więcej lepszego mojej córce nie zapewnię. 10 lat robiłam to, co robię teraz. Skoro to jest w oczach opinii publicznej niewystarczające, to niech ją wezmą do jakiejś ubeckiej rodziny, antypisowskiej, niech ją wychowują po prostu przeciwko Polsce. Skoro to wszystko, co ja robię, że zarabiam, że ma dom, że ma jedzenie, że się z nią uczę, to jest złe, to niech idzie do innej rodziny. Spokojnie, ja nie mam nic na swoim sumieniu. Ja nie zrobiłam nic złego. Ja po prostu masz dzisiaj... Nie masz stopień do matka? Możesz się wreszcie zamknąć. Ale nie masz stopień do zarzucenia jako matka? Nie, kurwa, nie. A ty masz sobie coś do zarzucenia? Ile masz lat? 20? Nie mam sobie nic do zarzucenia jako matka. Zapierdalam 24 godziny na dobę. A chujowa z siebie matka. Aktualnie, jeżeli was interesuje, to ja moja córka... 24 godziny na dobę. Jesteś nienormalna w ogóle. Ty zapierdalasz na swoje utrzymanie. Słuchajcie, jakie krypto warto kupić, bo się zastanawiam. Dobrze, Elu, chciałbym ci coś takiego przedstawić. Dlaczego Marysia widzi we mnie przyjaciela, zwierza się do mnie ze wszystkich swoich doświadczeń z każdego dnia?
Napisała mi dzisiaj coś takiego. Naprawdę to są przykre słowa. To są przykre słowa, które ja odczytałem dzisiejszego dnia. Nie mam mnie w dupie. Ona ma cię w dupie. Nigdy jej nie nawet nie kupiłeś jednego prezentu. No nie chciałeś, żebym kupował, bo ona ma wszystkiego dość. Nawet jej nie kupiłeś misia kiedykolwiek? Chciałem, ale ty mi to zabraniałaś, żebym coś takiego zrobił. Ja cię zabraniałam. Powiedz teraz przy wszystkich. Kupiłeś mojemu dziecku chociaż jeden prezent? Wafelka. No nic, nie, żadnego prezentu. Słuchaj, ale ty mnie od tego właśnie broniłaś, żebym nie kupował. Tak, ja cię broniłam, no jasne. I głupia gwiazda, ja mam tego dość. Tak, nie będę tego słuchał. Sami sobie do siebie gadajcie. Mój mąż znalazł sobie kochankę, która pokupowała Marysi różne prezenty, zabrała ją do galerii, spędzała z nią czas, była dla niej miła i w ciągu miesiąca owinęła sobie ją wokół palca. A Marek miał rok, żeby się zbliżyć do mojej córki i nigdy nie zrobił nic, nigdy jej nic nie kupił, nigdy jej do nigdzie nie zaprosił. Marek jest facetem i powinien się do niej zbliżać. Kobieta... Też trochę opublikuję wiadomości prywatne ode mnie od twojej córki. Nie wiem, czy to będzie właściwe, czy nie, ale pokażę. Nie, opublikuję. Pokażę wszystkim ludziom, bo co ona o tobie myśli. Nie, przepraszam. To dobrze, że się nie zgadzasz. Która dla córki. Przestań kłamać. Nie rób mojego drugiego męża, a on tą dziewczynę ma dopiero od miesiąca, a ja jestem z Markiem od roku i Markowi się nie udało stworzyć z moim dzieckiem żadnej więzi, z żadnej najmniejszej więzi. Tak, coś innego mówi WhatsApp. Ja mam tu tyle wiadomości. Błagam cię, opublikuj to, Marek. Ale nie, przestań czytać, o co ci chodzi. Możecie tą Elę wyrzucić? Nie, bo ona jest właścicielką serwera. Mówię tylko, stwierdzam fakt. Marysia uwielbia dziewczynę mojego męża, a nienawidzi Marka. Właśnie, że tylko tak mówi, że nienawidzi. Ja na to nie mam żadnego wpływu. To Marek sobie zapracował na to. Ona Marka nienawidzi. Ale tylko tak mówi może i tylko nie... Nie mówi. Nie mówi, bo ile razy ci chciałam zaprosić... To musimy jeździć po całej Polsce, po hotelach, bo nie mogę cię do mieszkania zaprosić. Nie możesz tutaj być pod jednym dachem z nią, bo nie mogę na ciebie patrzeć. Ty, słuchaj, nie możemy dziecku pokazywać naszych erotycznych i takich relacji między sobą. Nie można iść do kina, nie można iść na kolację, nie masz... Możemy pójść, ale ona nie chce, bo ona jest znudzona staruchami takimi, jakimi jesteśmy. Bo ty nie masz żadnego podejścia do dzieci, a dziewczyna mojego męża ma 25 lat i potrafiła w ciągu 2 tygodni sobie ją owinąć wokół palca. Ale to ona jest dziewczynką. Ona lubi inne kobiety, które też o siebie dbają i ładnie wyglądają. Ona jest bliżej wiekowo do twojej córki niż do twojej córki. Nie. Ale było słychać naprawdę bardzo wyraźnie. No i fajnie, no i po prostu w związku z czym chciałam ogłosić, że Marysia będzie mieszkać z Andrzejem i z jego dziewczyną. Ale ona nie chce mieszkać z Andrzejem, ale ona nienawidzi Marka. Nie, ona nie chce mieszkać z Andrzejem. Ci mogę przeczytać wiadomość, którą dostałem. Chce, ona ciebie nienawidzi, nie chce z nami mieć nic wspólnego. Nie myśl tak, żeby... Ten sposób, to jest myślenie życzeniowe, nie adekwatne i realne. Słucham? Mało słyszałeś od niej wyzwisk? 100 razy? Mi się wydaje, że ona jest urocza. No pewnie, że stara się, żeby... A Martina, dziewczyna mojego męża, ani jednego wyzwiska od niej nie usłyszała, tylko ty. Ja nie mogę mieć na to wpływu, jak ona ocenia nasze ona relacje. Ona nie ma siebie i mnie, rozumiesz? A kocha tatę i jego dziewczynę. Dobrze, przedstawię ci chociaż jednego screena. Nie, nie pytaj. Obecnie tak tą wiadomość od Marysi do mnie, żebyś nie zauważyła. Tylko jedno zdanie mogę ci opublikować. Zmienisz narrację, którą teraz przedstawiasz nam.
Jeśli ty, ja chociażby jedno zdanie od Marysi opublikuję, zmienisz zdanie, mówię ci. Przestań się tak denerwować. My sobie tego życzymy. Nasz chyba będzie zadowolona, twoja kochanka, z którą się umawiałeś w hotelu w Tczewie i w Czersku. Takie fajne spędzaliście chwile razem. Może lepiej tego nie czytaj. Dziwne jest to, że potrafisz wymówić w ogóle taką nazwę miejscowości, Tczewie, bo ty nawet czaskowskiego nie potrafisz, albo... Albo inne takie właśnie 13 jeszcze może powiesz. Zapiszę sobie telefon z dowolnego miejsca w Polsce i zapłacę za hotel przez 3 dni. Niech to będzie w miejscowości Szczebrzyszyn i tak dalej, nie? Będę sobie pogrążać. Proszę, nie kompromituj się. Nie. Kompromitujesz się. Proszę ciebie, teraz i dzisiaj o swojej córce naprawdę bardzo miłe rzeczy, że ją kochasz, że będziecie ładnie sobie miło życie spędzali razem. Nie, to będziemy. Nie mów w ten sposób. Ja cię uprzedzam, to jest internet i nie rób sobie takich problemów. Nie rób sobie. Jeśli chodzi o moją córkę. Ela, nie reaguj emocjonalnie do różnych wpisów w internecie lub do jakichś rozmów. Informuję ciebie. Tak, musisz być mądrzejsza ode mnie. Dlaczego nie jesteś mądrzejsza ode mnie? Kocham. Powiadam cię, Matusza, spisz. Ja ci daję dobre rady dla swojego własnego bezpieczeństwa. Proszę ciebie, ja ciebie kocham. I jeśli bym ciebie nie kochał, bym nie angażował się tak bardzo w to. Martyny z Poznania też kochasz, Rozarię też kochasz, Uwu też kochasz. Twój problem polega na tym, że kochasz za dużo kobiet, kurwa, naraz. Przepraszam, nie. No właśnie, on kocha tyle kobiet naraz, a ciebie wciąż nie kocha. Dziwna, kurwa, a Dusza kochasz, Uwu kochasz, Rozarię kochasz, wszystkie te kurwy z Kozborowa kochasz. I tak, no i mnie na końcu też kochasz, no dziękuję. Ale Uwu nie ma 15 lat, też ją kocham. No, żartuję sobie, żartuję, Elu, przestań tak mówić w ten sposób. Nie, robimy tak sobie tylko. Było, a z Anią z Rzeszowa dużo seksu oralnego, przyjmić było, ale wiesz co, nie powiedziałam. A sama chciałaś, żebym o tym opowiedział, sama chciałaś, ale tak. W pewnym momencie się zorientowałem, ale po co ci to wszystko mówić? Zanim sobie nie zraniłam głowy, bo powiedziałeś, że było dużo seksu oralnego między nami, ale to ty ją lizałeś, czy ona ciebie? No on nie, a ja jego. Dlaczego miałbym teraz o tym mówić publicznie? Nie, nie mogę tego powiedzieć. Chcę, żebyś mi opowiedziała, jak się dupczyłam z innymi facetami, jak mi było fajnie, a jak z tobą mi było do dupy. Chcesz, mam ci powiedzieć teraz? Będzie ci przyjemnie? Ty jesteś kobietą starych zasad, jakiegoś komunizmu, epoki minionego wieku. No teraz w tych czasach to tak ludzie nie żyją, że sobie... Ale sobie co? Na stałe partnera szukają. No dobrze, no to okej. Okay. Mam nadzieję, że się nie zdenerwuję jeszcze dzisiejszego wieczoru, ale proszę cię, uspokójmy się. Jesteśmy panu no przecież z internetu. Mnie kojarzą tak samo jak i Rafała i Marlenkę. Jesteśmy panu internetową. Dobrze, ale słuchaj. Spokojnie, słuchaj, ja sobie w maju... Chcę się dupczyć z kimś innym, w czerwcu też z kimś innym, w lipcu też, w sierpniu też, a we wrześniu dam ci znać, jak będę miała czas w kalendarzu, to ci dam znać, może przyjedziesz, dobra? Czas w kalendarzu, to nieźle, potrafiłaś mi tak na ambicje wejść, tak. Zajebiście. Maj mam zajęty. Lipiec mam zajęty, sierpień mam zajęty, we wrześniu mam dopiero wolne, rozumiesz? Bo ja jestem z epoki komunizmu, nie należy mieć jednego partnera. Wiesz, od kiedy mam dla ciebie czas? Od 15 września. Czekaj, zobaczę dokładnie. Już czytam. Może jeszcze powiedz, że przeze mnie te sińce się pojawiają u ciebie na nogach. Albo od 18 września nie ma. I teraz rozklep kocha.
Od 18 września 2022 nie mam kochana. Elu, przyjmijmy teraz jeszcze o inne takie swoje przykre sytuacje z życia. Dlaczego masz te silne noga? Przeze mnie, tak? Tak, przeze mnie, bo się wywróciłaś, bo usłyszałaś jakąś wiadomość ode mnie. Dlaczego nie dostałaś okresu? Tak pamiętasz, co pisałaś do mnie? Pamiętasz? W martwym łóżku. No przypomnij sobie chociażby, dobra, nie kłóćmy się teraz, nie wymawiajmy sobie tych swoich własnych przykrości. No nie ma takiej potrzeby, przecież ja i tak za chwilę będę u ciebie i będziemy z siebie całować i cieszyć. Nie, będziesz u mnie dopiero od 18 września mam czas, a maj, czerwiec, lipiec, sierpień sobie ustaw z Anią, z Rzeszowa, z Uwu, z Rozarią i z innymi dziwkami z internetu, dobra? Dobrze. No. To żeśmy sobie wyjaśnili. Jesteś niemożliwa, nie. Aha. Ja cię zapraszam cię, Marku, do siebie. Chodzi mi o to... Nie. Tutaj nie zawsze w życiu chodzi tylko o seks. Tylko spędzić miło czas chociażby, albo zabawić się, pochodzić po fajnych miejscach, odwiedzić rzeczy, których jeszcze w życiu nie widziałem. W towarzystwie tej osoby, która mnie zaprasza. Tylko o to chodzi. Ja się na seks nie umawiam. No, zapraszamy cię, Marku. No tak, widzisz... Jeszcze raz, kto to powiedział? Ja mam do ciebie pytanie, bo ciągle naginasz w tym seksie oralnym, lubisz sobie ojebać ludzika? Albo ja, żebym tak lubiał całować jej płatki róży? Chciałam powiedzieć taką rzecz, że policja jest u mnie na dole, ale mam wyjebane na nich, nie puszczę ich. Oczywiście. Mówiłam wyraźnie z nim. Kto wezwał tu policję i po co? Niech ich pani nie puszcza, bo to są hejterzy. Jakiś kretyn. No, kurwa, policja? Mówiłaś bardzo wiele przykrych słów o swojej córce. Nie cię, nie mów takich rzeczy w internecie. No ale Ela nic takiego nie powiedziała, mi się tak, to jest moje zdanie, nie? To jest do mojej matki, wiele razy mówiłam. Tak. No, ale to może być nieprawda, oni muszą to zweryfikować. Moja córka ci pisała, że jest u mojej matki, dlaczego pierdolisz? Ja mówię, jak ludzie mogą w jakiś sposób pomyśleć o tej sytuacji. Nie... Moje dziecko jest u mojej matki. Wiem, że jest tak. Oni dobrze wiedzą. Oni dobrze wiedzą specjalnie. Pisała do ciebie ze swojego numeru telefonu, że jest u mojej mamy, więc nie kłam. Ale ludzie nie są tego pewni. Oni chcą zweryfikować, nasyłają policję i proszę ciebie, nie obwiniaj mnie za to, co cię spotyka teraz dzisiejszego wieczoru. Błędowski! Kurwa, ze swojego numeru telefonu do ciebie pisała, gdzie nocuje dzisiaj? Powiedz prawdę, nie kłam! Oni dobrze wiedzą, tylko oni to robią specjalnie, nie? Ale Błangowski, powiedz, gdzie nocuje? Powiedz prawdę! Wiesz czy nie? Spokój się, odezwij się do tych policjantów, załaguj jakąś sprawę. Moje dziecko, odpowiedz. Pisała do ciebie, gdzie nocuje? Odpowiedz. Marysia nocuje u Heleny, u twojej mamy. Potrzebowałeś tyle czasu, żeby odpowiedzieć na to pytanie? Anuj nad sobą, uprzedzam siebie, nie mów pewnych rzeczy w internecie. Pytałam się, gdzie jest moje dziecko. Ile potrzebujesz? 10 minut, żeby odpowiedzieć? Jesteś okrutna. Ja sobie nie mogę siedzieć w mieszkaniu i sobie gadać na głosówce? Nie. Chętnie to nawet ja, Marysia, przyjmę do swojego domu, byleby z dala od ciebie się mogła w końcu odciąć. Nie no. Ja jej zapewnię szkołę wykształcenia i przyjmę ją pod swój dach. A ty możesz odejść w niepamięć. Do jej córki. Kurwa, jesteś taka, że aż żałuję tego, co spotyka Marysię. Dobra, fajnie.
To ja chciałam powiedzieć taką rzecz. To co? To ja się wyłączam, tak? Nie, nie, nie musisz, ale z policjantami sobie porozmawiaj. To będzie nagranie jutro w internecie. Oficjalne zerwanie, tak? Nie ma oficjalnego zerwania. Ja z tobą nie zrywam. Informuję cały czas. Wszystkich i wszędzie wobec tutaj obecnych. Ja mam taką prośbę. To jest tylko twój zły humor, który teraz posiadasz. Ja mam taką prośbę. Żeby Marek się więcej ze mną nie kontaktował, żeby się o mnie więcej nie wypowiadał. Koniec absolutnie kontaktów. Nie będzie filmów, nie będzie live'ów, nie będzie żadnych kontaktów. Pożegnanie, zerwanie, do widzenia, koniec znajomości, koniec współpracy. Dobrze? Możemy się tak umówić, bo ja już mam dość, naprawdę, ja już mam dość. Okej? Elu, spokojnie, tak... spokojnie. Elu, uspokój się. To jest świetny chłopak. No nie, wszystko fajnie, nie? Policja kopie w drzwi. Mój ale nie, bo to otwórz. Nie jest jego wina. Stop. Policja w pani Elu. Mój facet sobie flirtuje ze swoimi byłymi kochankami, się umawia. Ela, zdrajna faceta, otwórz, wyjaśnij policję. Ale nie zmienia to faktu, że kocham ciebie. Kocham ciebie właśnie, Elu. No to co? Też cię kochamy. Marek. Hej, Marek, chciałbyś się powiedzieć. Jak my wszyscy kochamy ciebie, naprawdę. No, dokładnie. Marek, przestań. Słucham, to pytanie do mnie. Wiecie co? Ja wam coś powiem. Wiecie co ja zrobię? Mów, śmiało, Elu, spokojnie. Nie mów tego wszystkim. Dobra, ale ja wam powiem. Nie. Ja już mam dość tego wszystkiego. Ja sobie podnę ręce tutaj nie. Na ramionach i pokażę na live. To nie jest żadna... Nie mów. Słuchajcie, to nie jest Ela, żadna... Nie masz 15 lat. Mów, nie mam. Ale Ela. Mogę się odezwać? Mogę się odezwać? Słuchajcie, podnę sobie ręce. Nie na żyłach. Tylko na ramionach, nie? Od ramion do nadgarstków i pokażę to na live'ie. Ja mam taką ogromną prośbę. Elu, biją cię czy co? Ela, w piątek to pokażę, będę miała rany, będę miała blizny na całe życie. Ja mam do was taką prośbę, nie? Dajcie mi spokój. Marek, Ela, daj mi spokój. Ja przysięgam. Podnę sobie ramiona, od ramion do nogi. I ja bardzo was proszę, dajcie mi spokój. I to nie jest żadne jakieś próby samobójstwa, bo to nie jest od strony żyły. Tylko sobie potnę skórę, sobie potnę i bardzo was proszę. Ale tak czy inaczej, okalecanie się nie jest rozwiązaniem. Przestań, Elu. Nie zrobię. Boże, ja nie wiem, co mam tobie powiedzieć, nie wiem, co mam tobie powiedzieć, bo ty też tak się... Będziecie mnie dalej dręczyć, to sobie podnę nogi, dobra? Nie mów tak. Nie, naprawdę bardzo przykro. Ale mówię serio. Przestań. Nie słuchaj mnie teraz w tym momencie prosto w ciszę. Ale nie wiecie, co dzisiaj było. Ale wolno sobie pociąć rękę, to nie jest karanie. Zrobię sobie świetnie. Ja myślę, że pani Ela jest dojrzałą kobietą, żeby robić co chce na swoim live'ie. Elżbieto. Nie, zrobię sobie zachowanie. To jest niewłaściwe zachowanie. Dobrze, Marek, krótko z kurwami lecisz. Ela, nie mów nigdy o takich przypadkach, jeśli masz się spotkać w niedalekiej przyszłości. Nie informuj. Nie chcę się spotkać. Podnę sobie ręce na znak protestu. Mam dosyć... Nie sobie podam pod nigdy info. Zawsze mi jest tak kurwa. Posłuchaj na chwilę. Piłaś alkohol dzisiaj czy coś, że jesteś taka wylewna w swoich emocjach? Nie. Nie? Ale dlaczego tak? Wezmę sobie skórę. Dramatyzujesz naszą obecną sytuację, naszego związku. Dlaczego? Nie ma żadnego naszego związku. Przypominam ci. Wczoraj prowadziłeś live'a. Marek, przestań z tym związkiem. Wczoraj prowadziłeś live'a. Co robiłeś na live'ie?
Przyszłam ze spotkania z widzami. Chciałam zobaczyć, co robiłeś na live'ie. Pozdrawiałeś Anię, twoją kochankę z grudnia. Mówiłeś, ja że o niej myślisz, że bardzo ci się jej podoba maskotka od niej, że ja ci kupiłam jakiś szajs i cały czas... Przepraszam. Mówisz to o tej Ani. To na tym polega, aby tego właśnie, naszych widzów... Weź Marek, kurwa, przestań, przecież dręczysz tam dziewczynę. Nie opowiadałam przez cały po prostu rok. Ani nawet jeden raz. Ela, nie płacz, bo też mi się... No nie płacz, proszę cię, przestań. Bo mi się szkoda ciebie robi. Spokojnie. Nawet nie, po prostu nie odpowiadam na te wiadomości, Ela, bez nikogo. Spokojnie, naprawdę, nie płacz się. Ela, bądź silna. Spokojnie. Proszę, z nami porozmawiaj, co cię boli. Ja jestem psychologiem, naprawdę. Wyrzuć to z siebie, porozmawiaj z nami, no. Ogarnij się. Słuchajcie, chciałam was prosić, uwolnijcie mnie od Marka, ja tego nie mogę już znieść. Co to? O nie, tak nie wiedziałam, że do czegoś takiego dojdzie. Ale ty masz naprawdę obsesję na moim punkcie. To Marek, trochę musisz... Komentuj już, Marek, nie. Proszę, słuchaj, jeżeli potrzebujesz pomocy, naprawdę zapraszam cię do siebie prywatnie i ja naprawdę ci pomogę. Proszę was, powiedzcie mu, żeby mnie zostawił w spokoju, żeby się już... On cię zostawi w spokoju, jeżeli tylko porozmawiasz ze mną, ponieważ jest to sytuacja, która po prostu wymaga, wiesz, psychologicznej rozmowy, a ja jestem psychologiem po studiach, jestem psychologiem w parku, naprawdę. Bo Marek ode mnie odwalił ze sobą. Ale Marek się od ciebie nie odpierdoli, bo on jest z tobą związany w jakiejś dziwnej w ogóle relacji i ty dobrze o tym wiesz. Po prostu potrzebujesz porozmawiać, bo jeżeli ty się od niego nie odetniesz, to on będzie ciebie na stop lękał, rozumiesz? Chcę, żeby przestał mi pisać w internecie, że mam spierdala. Zapraszam do siebie. Ale posłuchaj mnie, to jest strasznie toksyczne, a ty jesteś taką osobą, która zasługuje na szczęście, tak jak każdy z nas tutaj obecnych. Także naprawdę nie patrz na szczęście faceta, tylko spójrz w końcu na swoje szczęście i nie możesz patrzeć bez względu na siebie, na niego. Ludzie. Powiedzcie mi, kim jest ta osoba, bo chcę ją zbanować. Nie chcę słuchać tej osoby. Nie, no proszę tak, was, widzowie, powiedzcie mi, kim jest ta kobieta. Chcę jej dać bana. Proszę. Elu, ale ona chce ci pomóc. Odezwij się, kobieta. Ale Ela, słuchaj. To hejter, pani Elu, proszę ją szybko tu. Dokładnie, proszę ją zbanować. Także bardzo proszę podobnie, to da mi bana i wypierdala. No. To w całej pomocy. Tak jak Bulba dostała bana, bo mi pożądał, że coś raziłem. Halo. Chciałam powiedzieć taką rzecz. Dobra, jestem zdenerwowana, tak? Ale, halo, słyszy mnie ktoś? Tak, słyszymy cię. Chciałam powiedzieć taką rzecz. Bardzo proszę, jestem zdenerwowana, ale mam intelekt, wykształcenie, potrafię samodzielnie podejmować decyzje, z kim chcę być, co chcę robić. Bardzo proszę, nic mi nie narzucać. Bo nie straciłam zdolności decydowania o sobie. Także sorry. Możecie sobie słuchać, ale to, z kim ja będę, co ja zrobię, to kto o tym decyduje? Ja. I bardzo proszę, niech nikt mi nic nie narzuca, okej, dobra? Bo ja nie jestem, ja nie mam Downa, ja nie mam stwardnienia rozsianego, jak również nie mam żadnej depresji, nie choruję psychiatrycznie, i potrafię sobie sama zdecydować, co chcę zrobić, dobra? Okej? Okay? Czy możecie mi... Każda osoba, która będzie mi narzucać, co mam zrobić, to ja ją zbanuję, dobra? Spoko? Równo. Czy człowiek to nie jest, ale to nie jest narzucanie, to jest po prostu propozycja, jeżeli chodzi o twoje...
Bardzo fajnie, ale ja chciałam powiedzieć taką rzecz. Mam wykształcenie, mam inteligencję, mam intelekt, mam empatię. Dziękuję bardzo. Jak będę w stanie jakiegoś totalnego załamania nerwowego, to poproszę o radę. Ale dzisiaj nie. Ale Elu, powiedz, czy ty jesteś szczęśliwa? Nie potrzebuję żadnych rad. Nie, sorry, nie chcę rad. I don't need your reflection, ok? Pack off. Rozumiemy się, czy nie? Tak, rozumiemy. Czy mam powiedzieć po żydowsku, kurwa, albo po rosyjsku, albo po niemiecku, powiedz bo po tutaj dużo się nie... Powiedz drukowanymi literami, ponieważ jesteś pieniędzmi i literami tak samo jak pizdo. Dużo kurwa tu siedzi ze Związku Radzieckiego, nie? Dawnego i z Niemiec, nie? Mam powiedzieć po niemiecku i po rosyjsku. Nie potrzebuję kurwa niczyich rad. Poprosimy po niemiecku, ponieważ kolega jest z Niemiec. Ja i a może po żydowsku, albo po arabsku. Nie potrzebuję rad. Jak tak wolisz, spokojnie. W każdym języku na tym dalej. Wiecie coś? A nie potrzebuję rad. Jestem na tyle sprawna psychicznie, że potrafię podejmować sama decyzję na temat swojego życia. Elu, ale przed chwilą chciałaś się pokazać na live. Ela, ty przed chwilą mówię, że też kurwa pociąć sobie ręce, o czym ty mówisz? Teraz już wszystko... Pociąć sobie ręce, ale nie od strony żył, ale tylko od strony skóry. Ale sam fakt. Zrobię sobie ślepy, to nie jest karalne. Mówisz ale też nam, że mamy zwrócić uwagę, po czym mówisz, że mamy nic zrobić. Ty wiesz, kurwa, się zastanów. Nie zastanów, kurwa, nad sobą. Kim ty w ogóle jesteś? Babciu, pogrążasz się. Babciu. Jedyną osobą, o której wiadomo, kim jest. Jedyną osobą, o której wiadomo, kim jest, jak się nazywa, jakie ma wykształcenie, gdzie mieszka, czym się zajmuje zawodowo, jakie ma kwalifikacje, to jestem ja. A wy, reszta, nie macie prawa głosu, bo wy jesteście nikim. Wy jesteście po prostu tylko nikami w internecie. Ela, ty jesteś nikim. Gdyby nie ty. Nie, ja jestem kim. Dobra, zamknij pizdę. Naprawdę. Ja nie jestem nikim. Ja jestem po prostu znaną youtuberką i blogerką. 25 lat pracuję na to, kim jestem dzisiaj. I nikim jest ta osoba, która powiedziała przed chwilą, że ja jestem nikim. Ta osoba, która przed chwilą powiedziała, że ja jestem nikim, to ja ją wzywam. Pokaż, kim ty jesteś. A co ty wiesz o tej osobie? No to nie stara babciu. Kim ona jest? Jakie ma wykształcenie? Jaki ma dorobek? Jakie ma kwalifikacje? Gdzie mieszka? Jak wygląda? Czym się zajmuje? Co sobą reprezentuje? Nie, ona pokaże, kim ona jest, że ona mówi, że ja jestem nikim. Bo ja podejrzewam, że to ona jest nikim. Ela, wystarczy, że nie płaczę kurwa na głosówkach w tylu osobach i nie robię sobie pośmiewiska. Ale co robisz siebie pośmiewisko? Jak nie robię pośmiewisko? Weszłam z tobie na moim własnym serwerze Discorda na rozmowę. Co, nie wolno? Mówię sobie o tym, co czuję. Co, nie wolno? Kurwa, jest w Polsce wolność słowa. A co ja takiego zrobiłam? Czy ja powiedziałam, że ja kogoś zabiję? Albo może kogoś podpalę? Czy złamałam prawo w swoich wypowiedziach? A ja nie mam prawa powiedzieć, że nie kocham swojego dziecka albo swojego chłopaka? To jest jakaś zbrodnia? W przepisie to wolności słowa akurat nie ma. Akurat jest. Weszłam sobie na mój własny serwer. Mówię, co czuję. I co, ja jestem śmieciem? Nie wolno mówić, co się czuję? Lubicie po prostu ciche dni? Tłumienie uczuć, tak? Jak to, ktoś jest wkurwiony, to najlepiej nie mówi dlaczego, no nie? To jest takie po prostu wszystko zamiatanie pod dywan, nie?
bo tak trzeba, prawda? Bo tak wypada, bo tak każą w pracy, bo tak kurwa każą w szkole. A ja mam na to wyjebane. Ja po prostu mam ochotę. Jestem wkurwiona i mówię dlaczego. Dlatego, że ja miałam zawsze w dupie w szkołę. Ja nigdzie nie pracuję, tylko u siebie. Nikt mi nie może zabronić. A wy jesteście wszyscy, macie po prostu... Mówię o hejterach, teraz nie o moich fanach. Macie po prostu zamknięte mordy, bo chodzicie do roboty, nie możecie nawet powiedzieć, ktoś z wami ora i nie macie prawa powiedzieć, co czujecie. Żyjecie w związkach, ktoś was traktuje, nie macie odwagi się przyznać, że wam to nie pasuje. Możemy powiedzieć, co czujemy, ale zostaniemy zbanowani. No i Marek jest. O kurwa, jak pięknie. Powrót. No, ja wracam. Jestem cały czas. No i co tam, Mareczku? Może opowiesz z Anią Południa, bo mówiliśmy dzisiaj, zanim sobie głowę rozbiłem, jaki to był fantastyczny seks oralny z nią. Opowiedz szczegóły wszystkim naszym widzom, jak to było ci dobrze z nią przytoczyłeś. Nie, dawaj Marno, o tym się nie mówi. Ale dawaj Marek, zwolnaj słowa. Tak, lizałeś, tak jej było dobrze, czy ona ciebie? Fajnie było? Nie, bo to samo. Sprawialiśmy sobie taką przyjemność, jaką chcieliśmy i tyle. Aha, fajnie. To we wrześniu, w październiku i w listopadzie nagrywałeś live, że mnie kochał, to nie miało żadnego znaczenia, że się z nią spotkałeś akurat w grudniu i ze mną, nie? A to wy nie jesteście w otwartym związku? A to była jakaś ściema, tak? Ale... Bo pierwsze, to... Gdybym chciał dalej w to inwestować, uczucia w tą osobę, no to bym się z nią rozmawiał, ale... Wiesz co mi powiedzieli? Dzwonił chłopak z twojej pracy, że ty się podobno założyłeś o jedną pensję, że mnie poderwiesz i przelecisz, wiesz? Nie, to jest nieprawda, ale nie spodziewałem się, że do tego czegoś dojdzie. Nie zakładałem się, ale nie spodziewałem się, że kiedykolwiek dojdzie do naszego spotkania. Ale podobno dostałeś 3000 zł, jedną pensję od kolegi, że ci się udało mnie zagadać i poderwać, nie? A to tylko chodziło o zakład, bo niestety bym nigdy nie znaczyłam. O no zakład to ja mogę przegrać, jeśli ubiorę się w coś, w czego bym nie chciał się ubierać. To wtedy mogę przegrać zakład albo wygrać, może to jakieś... Nie, Elu, to wcale takiego miejsca nie miało. Ja chciałam wam powiedzieć taką rzecz. Markowi było bardzo fajnie z tymi jego przyjaciółkami. Chciałam się zapytać, bo teraz jestem przedłużony weekend, czy na tej głosówce jest jakiś fajny mężczyzna, bo mogę zaprosić do Krakowa. Ja jestem, Elu. Ktoś określa się jako mężczyzna? Zapłacę za wszystko. Mam pieniądze. Elo. Możemy się zabawić, mam 20 000 złotych. Elo, przepraszam, mi zrobisz? Kurwa. Chętnie się spotkam z kimś. Bo no, Marek ma... Chcesz opłacić za spotkanie? Słuchajcie, nie, mówię, że tam mogę zapłacić za hotel, za termy, za Zakopane, no, ale mówię, że mam samochód do dyspozycji. A Marek? Słuchajcie, Marek ma dopiero do mnie dla mnie czas spotkania z Maja. Ja mam na seks dzisiaj. Tłumaczę ci, Elu, że ja naprawdę na dzień dzisiejszy to ja nie mam żadnego seksu i tak samo muszę wytrzymywać naszą rozłąkę do tego. Ale przecież Martyna się zapraszała do Poznania. Ania z Rzeszowa może podstrzewa, nie? Kamila z Radomia. No masz jakąś kobietę w tym miejscu, pisałeś, publikowałeś. Kurwa, chyba chciała, to się naprawdę udzielam. Publikowałeś to.
napisałem ci dzisiaj, nagrajmy sobie więcej fajnych filmików z naszych łóżkowych eksperymentów, że będziemy się być, że będziemy się cieszyć z tego, że chociaż na odległość oglądając takie filmy możemy sobie czerpać jakąś radość. Zapomnisz, zapomniałaś pewnie teraz dzisiaj, jak to było wtedy nam przyjemnie. Łódkę się, kurwa, nekrofilu. Ale ty mówiłeś, pisałeś, publikowałeś na moim Discordzie. Przepraszam. Twoje udomowe... Ale ty też robisz takie rzeczy. Publikowałeś na naszym Discordzie, że nasze spotkanie w marcu było nie podobało ci się. Nie. Że nadajemy na innych falach, że nie czułeś zainteresowania z mojej strony. Pamiętasz? A chcesz to zmienić? Że może inaczej będzie po raz kolejny w maju? Żebym zauważył... Tyle masz chętnych, że wiesz co, nie jestem w stanie zrealizować. Nie, ten telefon ci ja się zabiorę na kolejnym spotkaniu. Nie będziesz miała dostępu i koniec. Ktoś będzie dzwonił, to ja bym to odbierał. Zabieram ci telefon, koniec. Albo się zajmiesz czymś prawdziwym, a nie tylko bajdurzeniem w internecie. Masz patrzeć na mnie, nie w telefon. A to jest wszystko... To jest wszystko nieprawda. No siebie, jest prawda. Marek. Słucham. Cały dzień narzekałeś, miałeś zły humor. Nie, cały dzień dzisiaj ci pisałem. Cały dzień narzekałeś. Pisałem ci piękne, ładne słowa, że... Ale mówię nad morzem. Codziennie narzekałeś na każdą rzecz od rana do wieczora. No, widzisz, taka różnica wieku, że aż trudno nie zauważyć czyjś wad. Cały czas miałeś od samego rana zły humor. Pytałam się, czy zrobić ci herbatę, to mówiłeś już... Weź proszę nie kłam, bo ja sam robiłem wszystko od samego rana. Szybciej wstawałem od ciebie, żeby całą kuchnię zagospodarować tak, aby każdy miał coś do wypicia i do zjedzenia. Chciałam wyjść do sklepu, coś kupić, to narzekałeś, szliśmy ulicą, narzekałeś, siedzieliśmy nad morzem, to narzekałeś, cały dzień narzekałeś, zawsze byłeś non stop niezadowolony, nie wiem dlaczego, wydawało mi się, że nie chcesz ze mną po prostu tam być, dlatego tak narzekałeś. Byłaś tak rozleniwiona, że wcale nie chciało ci się wstawać i gdziekolwiek iść, dopiero o 14:00 musieliśmy iść na spacer. Nawet kurwa nie byłaś na morze. Ale ja nie, przestań kłamać ludziom, bo prawda jest zupełnie inna. I proszę siebie, nie mów innym, nie wybielaj siebie naprawdę. Byłam radosna, chciałam różne rzeczy robić, nagrywać filmy, fajnie spędzać czas, kupować jakieś fajne rzeczy, kochać się. Nie kupuj. A ty narzekałeś calutynki dzień od rana do wieczora, codziennie miałeś zły humor, nie wiem dlaczego. To znaczy doszłam do wniosku, że dlatego, że nie chcesz tam po prostu ze mną być, myślałam, że chcesz być z kimś innym, bo byłeś cały czas niezadowolony. Jesteś cały czas małą dziewczynką. Albo można tak powiedzieć? Halo? Powiedz, jeśli chcesz. A, dziękuję ci bardzo. Po poznaniu cię na żywo doszedłem do wniosku, że chyba lepiej spędzasz czas na żywo z ludźmi z ulicy, z własnymi widzami, niż z samym Markiem. Pozdrawiam. No, i tak to nie zabrzmiało dwuznacznie. Nawet nie wiem, czy to ktoś ma takie realne obiekcje. Dlaczego? Lepiej spędzić czas z człowiekiem z ulicy niż realnie z Markiem. No, to jest wersja Eli. Ja chciałam powiedzieć taką rzecz, że powiedziałam, że Marek się tak, że jesteśmy w wolnym związku, że on się może spotykać z kim chce, no nie? Ale
Nie, nie, ja sobie jednak z tym nie radzę. Mi coś takiego nie pasuje, no. No, związek to jednak dla ciebie to jest trochę zbyt dużo. Tak, nie, tak. To... Chciałam powiedzieć taką rzecz, że chcę się z tego wycofać. Ale to wy w końcu jesteście w związku, czy nie? Chcę sobie poznać kogoś, to będzie tylko ze mną, no. Dobra, już raz. To był głupi pomysł po prostu. Tak, znajdź sobie kogoś takiego, który to wszystko wytrzyma, przyjmie na siebie i nie zareaguje. Tak, tak, tak. Chcę po prostu znaleźć faceta. Ale ja pobłażałem tobie w wielu sprawach. Zaciskałem wargi. Chcę po prostu od 1 maja 2020. Myślałem sobie, jesteś jaka jesteś, ale trzeba to wytrzymać. A ty chcesz jeszcze sobie kogoś nowego znaleźć? To nie było dla sobie, żeby... Chodzi o to, że ja nie chcę być w żadnych otwartych związkach. Ja chcę się związać z kimś, to będzie tylko ze mną. Ja już nie chcę żadnych otwartych związków, więc chcę teraz sobie poznać kogoś, kto będzie tylko ze mną, no. Dobrze. Potrafię przenieść swoje emocje i uczucia na kogoś innego, tak? Teraz w tym momencie się chcesz ze mną rozstać. Okej, dziękuję. Doceniłaś. Bardzo mnie doceniłaś, tak. Fajnie. Nie wzięłaś... Czyli koniec rozmowy i dobranoc, tak? Nie, ty jeszcze potrafisz długo wytrzymać. Dobranoc. Dobranoc, pójdzie dobrze. Dobranoc, mamy teraz majówkę, ja nie muszę iść do pracy, no to kto silniejszy? Wytrzymam tak samo jak i ty, Elu. Posiedzę, no długi godzin nocnych, będziemy rozmawiali o naszych bólach, wywlekali wszystko na prywatę. Ale nie, no myślę, że Ania z Rzeszowa, masz do niej telefon, nie? Jaką ona ma końcówkę? 501? 666? Zadzwonisz do niej jutro, wynajmijcie sobie hotelik w Tczewie i spędzicie sobie miło czas, nie? Nie, ja tego nie robię. Nie. Zadzwonisz do niej jutro? Może jeszcze dzień? A może SMS albo na Messenger, nie? Ej, kobieto, dupo lizie. Nie musisz budować... Kurde, co ty robisz? Zastanów się. Nie. Właśnie teraz LC wszedłaś w dupę. Powiedziałeś, że łość od niej jest ładniejszy niż ode mnie, że on jest wyższy. Tak, to przepraszam, to nie miałem tego zrobić. Nie miałeś, ale zrobiłeś. No ale, tak. Podoba ci się jej ciało, ładne ma piersi, nie? No. Chociażby, że ma duże, to ci mogę tyle powiedzieć. Fajnie się ją lizało. Miała wygoloną cipę? Tak. No bardzo, bardzo wydepilowana była i opalona jeszcze. Po solarium, tak. No i ładnie pachniała? Podobał ci się jej zapach? Ja szczególnie nie przywiązuję do tego uwagi. Ale przypomnij sobie, fajnie, lepiej ci było z nią niż ze mną? A ja wolę chudsze, skoro o tym już mowa jest taka, jaka i ty byłaś. Ale byłeś zadowolony, miała duże cycki, nie? No co, że miała? No sam mówiłeś, że było fajnie, nie? I że miała opaloną cycę, też było fajnie, nie? No tak, ale... Wiesz co, ona ubierała sobie pończochy, tak jak i ty, i te buty na obcasie, i do łóżka w takim gorsecie. Tak samo jak i ty zachowywała się. Wiadomo, co się robi dla kochanka. Ela, nie martw się o tym, nie masz konkurencji do niej. No, naprawdę. No, wolę patrzeć na ciebie, niż wspominać te fotki lub filmy i nagrania, które mam z nią związane z tamtego dnia. Nie, na dzień dzisiejszy oglądam sobie tylko nasze właśnie zdjęcia i filmy, które zrobiliśmy we Władysławowie. Ale nie masz się o co martwić.
dobrze, za dużo siebie zdradzam. No. Ale mam nadzieję, że nie zrobi to na tobie takiego wrażenia. Przecież Ela wie, że jesteśmy parą. No. To nieważne, co będzie jutro i żadnymi słowami tego nie zmienisz. Dobra, spokojnie, ja sobie włożę pończochy, buty na obcasach. Mam ci jeszcze raz te zdjęcia wysłać, bo chyba mało zapamiętałaś, w jakich strojach mi się pokazywałaś. Dobrze. I byłaś dla mnie mega atrakcyjna. Tak? Byłeś z kimś w czasie naszej znajomości, więc ja w maju zamiast się zobaczyć z tobą, włożę sobie pończochy, buty na obcasach i spotkam się z kimś innym. Okej? To dobrze. I ja chciałam powiedzieć taką rzecz, że mam dla ciebie czas dopiero we wrześniu. Okej? Nie żartuj, dobrze. We wrześniu, nie. We wrześniu. Ja ciebie porwę. Będę czekał po twoim domem. Będę czekał po twoim domem, aż wyjdziesz. Z innymi wielkimi cyganami. A ja się spotkam tak jak ty z Anią, to się spotkam z innymi facetami. W sumie się nawet mogę spotkać z byle kim z internetu, żeby tylko zrobić ci na złość. Marek, ja ciebie też kocham. Ale Ela sama zgodziła się na otwarty związek. Czego ty się spodziewałeś, że on będzie czekał? Ela, nie wracaj do przeszłości, do tych moich kontaktów seksualnych z innymi kobietami z przeszłości. Przecież teraz jesteś tylko ty. No to jest koniec, bo nie wiem, jaki jest status związku aktualnie. Czy wy jesteście razem, czy nie jesteście razem? Co się dzieje? Ja się chciałam zapytać, dlaczego Marek mi opowiada, że jakaś pizza... Wkładałeś w swoje klasy buty na obcasach, że... Bo czego oczekujesz? Ja może Ela. Tego nie chcę słuchać, więc ja chciałam... Ale... Nie chcesz tego słuchać, a jednocześnie mnie o to prosisz. Spotkam się z kimś innym, potem mu opowiem w czerwcu, jak to było fajnie z tym kimś innym, potem poczekam w lipcu, co on na to, i w sierpniu też poczekam, jakby w wrześniu się będzie chciał ze mną spotkać, to fajnie, a jak nie, no to goodbye, nie? Okay. Do tego czasu to ja będę miał ze 20 nowych innych. Fajnie. I też będziesz chciała o nich usłyszeć? Też będziesz chciała? Ela, ale jak to myślałeś, jak wygląda związek otwarty? Bo ja tego nie rozumiem. Związek otwarty to jest związek otwarty. Zobaczy. Co? Jak masz piwo otwarte, to jest związek otwarty. Związek otwarty wygląda tak. Też, że jutro jest 2 maja 2022 i ja zapraszam na dupczenie do siebie, ulica Cyglarska 25, mieszkanie 11, jakiegoś fajnego, przystojnego faceta. A Marek niech spierdala, bo on mieszka 600 kilometrów dalej, nie ma urlopu i nie ma czasu. A ja się chcę dupczyć i zapraszam jutro i to jest związek otwarty. A Marek niech spierdala, rozumiemy się? Dobra, sklej tą pizdę już. Tak rozumiem związek otwarty. Ale przecież widzimy się na kamerkę. Ela, widzimy się na kamerkę. Ja chcę dupczyć jutro, więc zapraszam jutro chętnego, a Marek, kurwa, sobie będzie czekał do 1 czerwca. No i to jest związek otwarty. Nie musi czy nie? No i nie, poczeka. No i pojedzie do Poznania. No, pojedzie do Poznania do Martyny, pojedzie, kurwa, do Bydgoszczy, do Katarzyny, pojedzie, kurwa, do Rzeszowa, do Ani. A ja jutro się spotkam z Krzysiem z Kazimierza z Krakowa. No powiedz nam o Krzysiu z Kazimierza z Krakowa. Związek otwarty. Rozumiemy się, związek otwarty. Marek będzie jutro kopał grządki i sadził ziemniaki, a ja się będę dupczyć z Krzysztofem. No i to jest związek. Albo siedź cały dzień na dupie i wtedy nie masz figury ani kondycji. Nie, ty będziesz sadził ziemniaki, ja się będę dupczyć. Ja będę cokolwiek robił, aby być aktywny fizycznie. A ty co? Ty cały dzień w telefonie i na dupie, jeszcze na swoim wersalce, ty czerwonym kanapie. No jeszcze nie mogłeś sobie zniczyć. Tak. Cud szczęścia i życia. Pięknie, to jest. Niczego od siebie nie wymagasz. Bo ty uważasz na to, jak wyglądasz. Dlaczego? Twoja moderatorka powiedziała, że mnie nie chce nikt wydupczyć fajny, a ja ci udowodnię,
że ktoś fajny mnie wydupczy, wiesz? Ja odpowiadam za to, co kto inny powiedział. Przykro mi jest z tego powodu, jedynie mogę tylko tyle powiedzieć, ale może to są ludzie, to są ludzie, pamiętaj. Oni mają inne zdanie, swoje do powiedzenia. Całe życie. Weź mnie nie. Jeśli twoja polityka polega na tym, żeby każdego, kto ma inne zdanie od twojej narracji, żeby wyciszać, banować, proszę bardzo. Ania Rzeszowa. Pończochy. Fajnie było, nie? Tylko kurwa, dlaczego w wrześniu, październiku mówisz, że to mnie kochasz, nie? Dobra. A poszedłeś z nią, kurwa, do hotelu. Mógłbym ale ci nawet teraz w takim... argument, czy tylko będziesz ciągle pieprzyła o tym samym? Naprawdę, zbij płytę już. A ty weź zmień płytę, bo to jest mój serwer i wydupczaj stąd. Rozumiemy się, czy nie? Dobrze. Ja przyznaję, że piję teraz w tym momencie piwo, ale nie jestem tak bardzo ten pobudliwy. Nie, spokojnie. Ale do nie, Marek. Działań. Słuchaj, ja ci coś powiem. Ta dziewczyna z tego Rzeszowa, ona jest strasznie na ciebie napalona. Jeźdź do niej, kurwa. Skąd ty możesz mieć taką wiedzę? Nie sugeruj to czegoś takiego. Ale ona normalnie pizdę drze do ciebie. Iść do niej, kurwa, albo do tej Rozalii. A ja mam po prostu wyjebane na ciebie, bo ty myślisz, że mnie nikt nie chce, bo ja jestem tak, babcią jestem, tak? A ja nie jesteś, nie. Żartuję sobie z ciebie tylko czasami. To sobie nie, kurwa, nie żartuj ze mnie. Naprawdę nie życzę sobie, żeby ktokolwiek o tobie mówił, że jesteś babcią. Nawet karionerowi. Jesteś dziadą. Odnośnie karionera. Dlaczego byłaś na jego live'ie i tam mu się... te słodkie oczy robiłaś i pisałaś na czacie. Dlaczego? Do naszego wroga wspólnego, do karionera poszedłeś na live tydzień temu. Potem poszedłeś do Wardęgi, znowu robić poślane oczy. Do niego. A ja miałam... Tak? Możesz? No to ja proszę bardzo. Ty się nie obrażaj, nie obrażaj się o to, że ja mogę też może... Mogę coś powiedzieć? Proponowałam ci udział na moim kanale głosowym. Żebyś był miły, współpracował i sprzyjał. A ty co? Kolejna awantura, nie? Fajnie. Będzie je kupować. Ja nie mogę sprzyjać, jeśli widzę, że się dzieje zło na świecie. Nie mogę sprzyjać takim zachowaniom, jeśli się dzieje coś niewłaściwego. Mogę być po twojej stronie, ale do pewnego momentu. Nie lubisz rzeczy. Lubisz produkować awantury ze mną do internetu, prawda? To cię rajcuje, nie? Podnieca ci to? Kutas mi staje przy tym, nie? Kutas mi staje, a. Ładnie mówisz. Mm-hmm. Ja ci mówię, ja ciebie odwiedzę szybciej niż ty sobie o tym teraz myślisz. Naprawdę oczekujesz, żebym ja tobie wsadził za jakiś czas. Bo tobie jest wstyd, prawda? Przyznać się... To jest mi wstyd. Mi nie jest nic wstyd. Ja tobie wsadzę. Mówisz do mnie? Publicznie mówimy o tym, okej? Okay? Powiedz mi po prostu, dzwonisz do mnie. Niemalże patrzę... Martwiłem się dzisiaj cały wieczór o ciebie. Dlaczego mówisz, że chcesz ze mną mieszkać, że chcesz ze mną stworzyć rodzinę, tak? Po czym ale sobie wchodzisz? Na przystanek Kozbolowo i mówi, że mam wypierdalać, że mam spierdalać, że czas najwyższy kopnąć mnie w dupę. Potem na drugi dzień budzisz się, pijesz kawę, jesz zupę, jesz tam śniadanie, nie? I piszesz, że mnie kochasz, tak, zależy ci na mnie, chcesz się do mnie przenieść. Powinniśmy się wspierać, a wieczorem znowu chodzisz w internet i piszesz, że ja jestem popierdolona, tak? I tak w kółku w nieskończoność. I myślisz, że będziesz mi mówił jakieś miłe rzeczy, w internecie jakieś chamstwa, a że co, a że ja się o tym nie dowiem, albo że ja nie będę reagować, na co ty liczysz? Ale no wiem, że i na tym serwerze, i na ale moim serwerze... Ale dobra, nie, ale nie, nie. Teraz, ludzie powiem. mi to powiedzieli. Dobra, że ale powiedz mi taką rzecz. Słuchaj, jedną rzecz mi powiem. Nie napisałeś pod moim filmem, że czas najwyższy kopnąć mnie w dupę 2 dni temu? Nie napisałem. Napisałeś! Ty złośnico jednak. Bo mam skiny i sam zrobiłem skiny i wrzucałem skiny na Kozborowo. Dlaczego napisałeś, że czas najwyższy kopnąć mnie w dupę? Babcia! Z jakiego powodu?
nie podobało mi się nie podobało mi się na twoim daily vlogu, kiedy tak smęciłaś, że nie możesz do mnie zadzwonić, kiedy jestem ci potrzebny najbardziej. No i stwierdziłeś, że czas najwyższy kopnął mnie w dupę w związku z tym, tak? Ja widziałem, że ty mnie oskarżasz o wiele różnych. Ja nie mogę być... chciałam powiedzieć, Marek, coś takiego. Nie wiem, może nagrywają, może nie. Ja miałam ojca profesora akademickiego. On nigdy do mojej matki nie powiedział, że czas najwyższy kopnąć ją w dupę. Tak? Albo żeby ją wydupczył. Ludzie, wy to słyszycie? Ale ja chciałam coś takiego powiedzieć. Może tobie się to podoba, nie? Bo ty jesteś ze wsi, z takiego środowiska. Nie powołuj się nigdy dla swojego własnego wizerunku. Nie powołuj się nigdy na koneksje takie właśnie, że... Ale Marek... Ela, musisz zacząć spotkać się z profesorami. Ale Marek, zrozum. Nie rozumiesz tego? Ja jestem kobietą ze z wyższych sfer, nie? To zwraca się, kurwa, do mnie. Jak do kobiety, a nie do jak jakiejś takiej dziwki ze wsi. Ale to niczym nie świadczy. Dziwki ze wsi, ładnie, ładnie. No. Świadczy, świadczy. On się do mnie zwraca jak do jakiejś wiejskiej dziwki. A ja nie jestem wiejską dziwką. Madam? Ja jestem córką profesora. Mama! Kurwa, zwraca się kurwa do mnie. Bo jesteś miejską menelicą. A może się tak zachowuj. Marek. Mam nadzieję, że to, że to będzie kobiety. Nagrane. Zwraca się do mnie. Mogę coś powiedzieć? Nie możesz. Przestań mówić, bo tylko się pogrążasz jeszcze bardziej. Zwraca się do mnie jak do kobiety. Po pierwsze, z wyższym wykształceniem. Po drugie, z rodziny. Ludzi z wyższym wykształceniem, rozumiesz? Zwracaj się do mnie jak do kogoś, kto osiągnął coś życiowo. Nie zwracaj się do mnie jak do jakiejś kurwy z twojej wsi. Żadną damą nie jesteś. Nie zachowujesz się jak dama. Zachowujesz się jak prostaczka, damą. Zupełna prostaczka, kurwa. Nie jestem prostaczką, jestem damą. Marek, gwiazdą. Mam 500 tysięcy obserwatorów w całej Polsce. Zaszła za daleko. Trochę mi się wydaje. Ela, ale wyświetlenia się nie sumują jako widzowie. 500 000 ludzi mnie docenia. Bo każdy lubi oglądać małpę w cyrku. Każdy lubi oglądać małpę w cyrku. Oczywiście, zachowuj się tak, jak się zachowujesz. 500 000 ludzi w Polsce uważa, że jestem fajna, wartościowa, a jeden Marek Młangowski uważa mnie za śmiecia, kurwę i żeby kopnąć mnie w pysk. Dobrze. A może chcesz dowiedzieć się, ile pieniędzy dostałem na moim wczorajszym live? Ludzie tak, mnie widzą na live'a, że mnie kochają, że mnie szanują, wysyłają mi donaty, a mój chłopak, mój mężczyzna, facet, z którym się umawiam, traktuje mnie jak ostatniego śmiecia, a 500 000 ludzi w Polsce mnie szanuje i mnie kocha. I nie kłam, że tak nie jest, bo tak jest. I nie kłam, że tak nie jest, bo tak nie jest. Tak nie jest. 500 000 tak ludzi mnie kocha, a ty tak jeden mnie traktujesz jak śmiecia. Kocha, tak? Ale potem są banowani. Potem są banowani i nie mają prawa głosu. Elu, nie, nieprawda. Nie kochamy. Ela, przestań płakać. Przestań płakać. 500 000 ludzi mnie kocha, a ty mnie traktujesz jak szmatę. Jeden Marek Łangowski z przyjaźni z województwa pomorskiego mnie traktuje jak śmiecia. A 500 000 ludzi w Polsce mnie traktuje jak kogoś wartościowego. Rozumiesz? Widzisz różnicę? Marlenka, to ty? Bo mi się wydaje, że z Marlenką rozmawiam, a nie ze mną. To ci codziennie policję do domu wysyłają. Mam nadzieję, że ktoś załapał teraz, o co mi chodziło. Że z Marlenką mi się wydaje, że rozmawiam, a nie ze mną. No. Ja załapałem. Kurwa. To... Nie wiem, dobra, idę. Ja chciałam powiedzieć taką rzecz. Prawie druga.
Tak, ja o tym nie pójdziesz spać. Drodzy widzowie, moi fani, ja was bardzo proszę, uwolnijcie mnie od Marka i od tych wszystkich hejterów. Bardzo was proszę o wsparcie i opiekę, bo to jest po prostu jakiś koszmar. Ale Elunia, ty sama jutro będziesz Marka broniła. Ja nic nie chcę, tylko chcę, żeby się Marek ode mnie odpierdolił. Zamknij się. Reszta tych osób i nic więcej nie chcę. Chcę sobie żyć, pracować, zarabiać na swoje utrzymanie, na swoich filmach. Na przykład. Marek nie chce spotykać się z normalnej, kurwa, pracy. Mnie to nie interesuje. Ja bym pomogła, ale jestem ze wsi, więc... A co z na polu? Marek, Ania z Rzeszowa czeka, aż ją wydupczysz. Jedź do niej, albo sobie hotel przebie. Od Krakowa to wcale nie jest tak daleko do Rzeszowa, ale jadę do ciebie. Marek, płacisz. Jestem tego pewny. Płacisz. Jadę do ciebie, nie do. Marek, płacisz w Czersku za dupczenie jej 200 zł dziennie, to kurwa sobie zamów ją na jutro i sobie ją wydupcz. Masz jakiś problem z tym? Wsiądź do pociągu. Już nie zazdrość, tak. Zapłacisz sobie 3 dni po 200 zł. Nie wiem, czy ona ma czas. Nie rozmawiałem z nią kupę czasu. No i sobie ją wezwij, no. Naprawdę. I w czym masz problem? Czego ode mnie chcesz? A dobra, to powiem ci, co ona mi oferowała. Zmianę miejsca mieszkania. Ale kochasz ją, tak? Zależy ci na niej, to bądźcie razem, nie odwal się ode mnie. Po co mówisz, siedzisz na moim kanale głosowym? Kurwa, umów się tą dziwką i odwal się ode mnie, no. Ale ja się umawiam teraz z tobą, a nie rozdrapuję przeszłości. Umawiasz się z nią, bo nie umawiam się. Ty jesteś szalona chyba, troszkę szalona dzisiaj. Przyszłam po spotkaniu z widzami i pisałeś, że o niej mówiłeś, że o niej myślisz. I co? No myślisz o niej, no pomyśl sobie, no to weź po prostu sobie jutro. I stanął mi? Może zauważyłaś to też. Za który zapłaciłam. Kupij bilet na pociąg, zapłać hotel i spędźcie sobie fajnie majówkę, nie? Jaka majówka to? Ja mam... Rano sobie posadzisz i kupuninu wydupczysz, nie? A wiedz o tym, że my zachowaliśmy się jak normalna para. Chodziliśmy sobie wieczorami na spacery, pod rękę. No jak każdy człowiek. I dlaczego masz mi sępić teraz, żeby ktoś inny mógł mnie kochać? Ela, teraz w czasie majówki możesz po prostu więcej czasu dać Marysi i przestać myśleć o Marku. No, chociażby. Olej go, masz nas. Ty, dziewczyny, nie idzie słuchać. Idę spać. Dobra, to ja się też złączam. Ja chciałam powiedzieć taką rzecz, że ja już nie będę pisać między do Marka. Spotkanie majowe odwołuje, niech się spotka z tą dziwką z Rzeszowa i mam na to wyjebane. Ale ja nie planowałem żadnego spotkania innego niż z tobą. No, ale nie planujesz, po prostu masz tą kurwę, to się z nią umawiaj, no. Nie nazywaj jej kurwą. A jak można nazwać kogoś? Wiesz, jak ona płakała przed odjazdem? Ona naprawdę płakała przed odjazdem, po tym spotkaniu. Ja musiałem ją pocieszyć, żeby jakoś mogła wsiąść do tego pociągu, zanim ja A wiesz co, Marek? A chcesz posłuchać, jak mi się fajnie kochało z moim mężem? Chcesz posłuchać? Słuchaj, bardzo mi się podobało, jak mnie brał od tyłu tak na pieska, wsadzał mi kutasa. A ty nigdy tak nie robiłeś, bo nie umiesz tego, wiesz? Strasznie to lubię, nie? Kurwa, wiesz, jak było mi z nim dobrze? A mój były mąż też chciał do mnie wrócić, wiesz, niedawno. Może go przyjmę. Chcesz posłuchać o moim związku z moim byłym mężem? Bo ty tak lubisz mi opowiadać, jak to było z Anią. Chcesz posłuchać, jak mi było z innymi facetami? Będzie ci przyjemnie? Mogę do niego zadzwonić? Nie? Zadzwonię do niego. Ale nie dzisiaj. Jest gejem. Opowiedzieć ci wszystkie ze
szczegółach? Ja bym chciał, żebyś wkładał, a ty nie umiałeś też? Lubisz mi z Anią opowiadać, jak ci było? Ja ci mogę opowiedzieć o swoich innych facetach, chcesz? Ja nie umiałem ci włożyć. Płakała? Tak. Ania płakała. O kurwa, płakała, tak? Tak, płakała na peronie, kurwa. Tak, płakała. Aha, fajnie. No to dobra. To ja teraz, jak się umówię z kimś, to ci opowiem wszystkie szczegóły publicznie. Jak się dupczyłam, czy z przodu, czy z tyłu, czy płakał, czy kochał, ile razy mówił, wszystkie szczegóły ujawnię, dobra? Będzie ci przyjemnie? A co robisz? Po co robisz? Czy ktoś cię pytał o jakieś zwierzę, nie? Po co robisz? Żadną królową nie jesteś, ani żadną gwiazdą. Tylko jeśli ja na ciebie patrzę, to w tym momencie jesteś dla mnie. Ja jestem gwiazdą, a ty jesteś śmieciem. Kiedy ja ciebie doceniam, patrzę na ciebie z uwielbieniem, jesteś wtedy właśnie tą osobą, jaką siebie opisujesz. Ja jestem śmieciem, a ty byłeś nikim i przyczepiłeś się do mnie i stałeś się z kimś. Nie, ja byłem tylko miłym człowiekiem, takim trochę sympatycznym, jakby to nazwać. Dobra. Ludzie to docenili, widzą we mnie coś więcej. Dobrze. Ja sam o sobie mówię. No. Co? Czyli ja mam taką propozycję. Będziemy kończyć powoli tę rozmowę, ale chciałam powiedzieć taką rzecz. Nie będziemy kończyć tej rozmowy. Jak jutro nie oddzwonisz, to ja będę cały dzień wydzwoniał. Ja się zwiążę z kimś, udowodnię twoim hejterom i tobie, że stać mi jest na fajnego faceta i pokażę go publicznie. On się nie będzie wstydził, nie będzie mnie pozywał, nie będzie mnie olewał, a ty sobie kurwa iść do tej kobiety z Rzeszowa. Nie myślałam, że dojdzie do takiej kłótni aż teraz. Albo do Martyny, kurwa iść do Kasi z Bydgoszczy, albo sobie kurwa iść do Rozarii. Kasia z Bydgoszczy akurat mi bardzo źle życzy, żeby mnie spotkało co jak najgorsze. A ty naprawdę Martyny jeszcze nie ma w Polsce, mi się wydaje, bo ja mam swoich informatorów i Martyny chyba jeszcze nie ma, żeby w Poznaniu była teraz. A ty naprawdę, Marek, myślisz, że mnie jest nie stać na to, żeby się związać z kimś innym? Tak uważasz, że... Ale po co ci ktoś inny? Wystarczy ja na 2 miesiące, jak przyjadę. Po co ci ktoś nowy? Tak. Raz na 2 miesiące spotkanie przez 3 dni, a przez resztę miesiąca z kim się umawiasz, ciche dni, wyśmiewanie mnie w internecie, hejtowanie, pisanie, że czas kopnąć mnie w dupę, wyśmiewanie mnie na live'ach, a potem znowu mi we wrześniu dasz 3 dni, tak? A może ja bym chciała, żebyś zawsze... Przypomnę ci, nasze pierwsze spotkanie w grudniu po świętach 16 ponad dni wyniosło. Kto jest zdolny na takie poświęcenie? Żeby się z tobą tyle czasu trzymać. W grudniu cię kochałam, w marcu miałam mieszane uczucia, a dzisiaj ciebie nienawidzę. A kto ciebie zadowoli, jak nie ja? No, a wyobraź sobie, że mam już kilku chętnych. Nienawidzisz mnie. O, dobrze. To mam nadzieję, że te osoby się spiszą tak, jak ty o nich dobrze mówisz. Bo nie wydaje mi się, żeby ktokolwiek mógł cię zadowolić tak, jak i ja. Może wiesz, ile... Może się skup na zadowalaniu Ani z Rzeszowa. Przecież płakała na dworcu. No nie możesz pozwolić na to, żeby cierpiała. Zadowolona. Pamiętam tą jej cipkę wygoloną, tak, że jak się fajnie mi to... Ona mi też, vice versa. No. Ale Aga z Rzeszowa ma butterfly'a. Ela, przestań mi się teraz tutaj poniżać. Nie jesteśmy pokłóceni tak naprawdę, tylko się zezłościłaś. Dlaczego teraz obarczasz swoim gniewem jeszcze swoją córkę? Przestań robić to.
Niech ona sobie wróci do tego swojego domu jutro. Nie wróci. Jak nie wróci? Nie wróci, ja już jej nie chcę. I ciebie też nie chcę. Wiesz co? Im więcej mówisz, że mnie nie chcesz, tym... ja bardziej chcę ci dokładać, żebyś się zdenerwowała. A idź do tej wygolonej cipy z Rzeszowa i odwal się ode mnie. Sam mówiłeś przed chwilą, 3 minuty temu, tak? Że ci się jej podobała i wygolona cipa. No to wypierdalaj do niej. Czego kurwa chcesz? Przepraszam ciebie, ale... Nie przepraszam. My ale ludzie mamy takie doświadczenia, że spotykamy na swojej drodze w ciągu swojego życia różne osoby. I ci różni ludzie proponują nam pewne rzeczy. Spotykamy się, uprawiamy seks. Powiedziałeś, że ci się jej podobała, o sobie nie pamiętamy. Upalona cipa. No to wypierdalaj do niej i odwal się ode mnie, dobra? A dlaczego Marysia nie może wrócić do domu? Bo nie może. Ela, nie wypowiadaj się na temat. Bo gdzie jest kurator Marysia? Sądowy jeszcze, kurator sądowy jeszcze może. Chcieć to usłyszeć. Wolny Kurdystan. Wolny Kurdystan. Wolna cipa. Elu, nie, proszę ciebie, uspokój się. Marek, ale dlaczego nie możesz? Wygolona ma wygoloną cipę i opaloną, bardzo się mu podoba, będzie do niej jechał niedługo. Nie, nie będę jechał. Dlaczego? Będziesz jechał. Nie, nie. Mówiłeś na live'ie, że oni... No tak będą... bardzo chcesz? Mi się śniło. Skoro ja nie mam teraz ciebie, to muszę sobie znaleźć zastępstwo. No chyba, że chcesz zaryzykować i zainwestować znowu we mnie. Marek, ale od czego masz rękę? Lewą i prawą. To Ela mnie nauczyła, że seks to jest coś fajnego. I tylko z nią właśnie to jest takie wspaniałe uczucie. Ja mam taką prośbę, widzowie z Krakowa. Może ktoś przyjdzie jutro i mnie wydupczy, bo Marek ma 600 kilometrów, dopiero za miesiąc przyjedzie, a ja potrzebuję seksu już jutro. Nie masz, Marku, z tym problemu? Nie, ja ci nie mówię, co masz robić. Tak chcę wystawić też... dupę, żeby mi ktoś wsadził kutasa i chce się z nim dupczyć, a ty będziesz mógł dopiero za miesiąc. I to jest twoja wada. Ciebie nikt nie chce. Chyba ciebie nikt nie chce. Nie, Elu, pamiętaj, że zawsze będę po twojej stronie, ale mimo nie, tego, że... Nie. Ty kochasz Anię z Rzeszowa. Odprałaś się przez tego mojego durnego live'a wczorajszego. Ania z Rzeszowa, tak ci się pani lizało. Podoba ci się jej zapach? A, pewnie, że tak. No, fajnie. Super. Jedyne czego my nie zrobiliśmy razem, to prysznica wspólnego. No trochę jeszcze taki dystans fajnie. Mieliśmy do siebie wtedy. A wiesz co, Marek, ci powiem? A ty wypierdalaj, bo ty się już ze mną nie zobaczysz nigdy więcej, rozumiesz? Masz tylko już tą Anię z Rzeszowa, już więcej nikogo nie masz. A może Rozalię jeszcze mam? No. To... Marek ma pełno babci. Ma jeszcze w Poznaniu przecież. To zbyt goszczy też przecież. A wiesz, co ci Marek powie? Że mój były mąż miał większego od ciebie kutasa i było mi z nim lepiej niż z tobą. O, aż zagwizdałem sobie. Bo ty kurwa musisz... Ja przecież wielkość nie ma znaczenia. Co ja? Powiedz jeszcze. Ty kurwa musisz ruchać 20 minut i kurwa w ogóle nie mam orgazmu, a z nim to miałam od razu, wiesz? Tak bardzo, okay? Że gejem został. Jakbyś miał większego kutasa, to by z tobą laska miała orgazm.